A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Operencja. Rozpoczniemy sobie od dodania nowego członka drużyny, znaczy do takiej walczącej drużyny, bo jeżeli chodzi o ogólną drużynę, to my cały czas podróżujemy razem. Nawet jak odchodzimy od ogniska, to się okazuje, że Jośka się udziela w tych liniach dialogowych. Nawet ta Elia, czy jak ona się tam nazywała, ta staruszka handlarka, też ciągle gada. Campo. Przeanalizowałem go sobie dosyć dokładnie i tak stwierdziłem, że... Znaczy tak, on ma tam... Można go robić pod inteligencję, jako takiego maga, można go zrobić sobie pod siłę, z tego co zauważyłem. Ma obrażenia elementarne. Tak myślałem przez pewien czas, czy nie wziąć go zamiast Sebastiana z pewnymi obrażeniami elementarnymi. I zrobić go na przykład pod siłę, to wtedy Mezej ze swoim bonusem do siły oddziaływałby na wszystkie postacie w drużynie. Ale tak sobie analizowałem i stwierdziłem, że jednak fajnie go byłoby go chyba wziąć zamiast Mezeja. Też się zastanawiałem, czy czasami te postacie nie dostają expa zanim do nas nie dojdą. No bo wiecie, on tak doszedł i ten exp, zobaczcie, ma taki, no niby 10 poziom od razu, ale tak zrównoważone to za bardzo nie jest. Ciekawe. Bo wiecie, bo jeżeli by się okazało, że jednak nie dostają expa zanim do nas dołączą, to teoretycznie najpierw by się przydało ustalić drużynę, którą chcemy grać i dopiero później gdzieś tam chodzić po jakichś może sekretach, robić te mikstury, no bo wtedy za te rzeczy, które wymieniłem, dostajemy też doświadczenie, no nie? Czyli postacie, które już by były w drużynie, no to by dostawały wtedy więcej expa. No ale właśnie, pewnie twórcy to przewidzieli. Podejrzewam, tak w ciemno strzelam, że expa dostają nawet te postacie, które się jeszcze nie pojawiły w grze. I stąd właśnie takie poucinane czasami te paski, coś. No, tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale... W każdym razie Campo wziąłbym zamiast Mezeja. Zrobimy go pod siłę. Czyli Mezej niech zdejmie swój sprzęt. Przekażemy ten sprzęt do Campo i zaraz wam tutaj wszystko powiem. Co wymyśliłem? Campo. Damy mu tak. Znaczy tak, może zaczniemy od dołu. Buciki mu damy, te które miał Mezej. Damy mu proce, bo dodaje krytyki. Damy mu, za chwilę mu damy topór oboręczny, tylko siły musimy mu dodać, więc może mu dodam od razu, zresetujemy tutaj. Dajmy mu póki co 40 siły, to wystarczy, żeby ten sprzęt nosić, zaraz tam wrócimy do tego. Czyli tak, dajemy mu topór porządny, zbroję, Mezej nosił te zbroje gladiatora, prawda? Bo tutaj nic innego do wyboru nie ma, czyli musiała być zbroja gladiatora, rękawice ciężkie, skórzane. Aha, i tak myślałem, żeby dać mu jednak ten medal siły z odpornością na ogłuszenie, zamiast tego pierścienia z żabim klejnotem. Pierścień z żabim klejnotem damy Mezejowi. Bo Mezej też będzie korzystał z inteligencji, do rzucania zaklęć, tych skilli, tak samo jak robił to, jak robi to Jośka, jako nasz sanitariusz taki obozowy, to Mezej też będzie czasami wykorzystywał to leczenie. Odporność na ogłuszenie tu jeszcze dobra, ja bym to dał, a jeżeli chodzi o nakrycie głowy, no to ten hełm lepszy, ten, tak, znaczy tak mi się wydaje, tu jest niby inicjatywa, zwinność. Tu jest jeszcze więcej odporności na ogłuszenie, znaczy te podstawowe parametry obronne wyglądają nieźle. Zobaczymy, jak system to ocenia. Bo system daje tutaj te punkciki za inicjatywę jeszcze. Jednak to chyba byłbym skłonny dać, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działać i teraz tak, po... Znaczy tak, jeszcze zanim dodamy tutaj resztę atrybutów, to drzewko, no bo drzewko też potrafi namieszać w atrybutach, a musimy wiedzieć, na czym stoimy. I teraz tak, jeżeli w siłę chciałbym iść, to... znaczy to nie jest pod siłę, to jest zaklęcie. I tego bym nie chciał, to też jest zaklęcie obszarowe. To bym wziął ze względu na to, że możemy przerazić wrogów i zmniejszyć zadawane przez nich obrażenia o 50%. Koszt niewielki. Myślę, że mogłoby się przydać. Zmniejszenie obrażeń wrogów o 50%. Może to nawet na bossów by działało, chociaż ja wiem... Pewnie nie, ale
Myślę, że to ciekawa opcja. Weźmy to, dajmy. I teraz tak, tutaj mamy dosyć ciekawy atak. Odmrożenie. Koszt niski, cooldown niewielki, bonus do krytyków, do celności, obrażenia od mrozu i plus obrażenia od broni. To bym wziął. Jakiś atak elementarny dodatkowy się przyda. To jest taki atak na pierwszą linię głównie. No ale niech będzie. Sebastian ma te elementarne struty tylko na te bliskie linie, a poza tym te błyskawice, strzała ogniowa, zamiennik ze strzałą zimna, to wszystko tam na dalsze odległości, więc to by było coś elementarnego na bliższą odległość. Poza tym tak, to jest bardzo fajne, ten knockdown, no nie? Powalanie przeciwnika, znaczy tu jest olbrzymia szansa na ogłuszenie, aż 65%, zauważcie, koszt 18, 65%. Jeżeli to porównamy do obrażeń, znaczy to za chwilkę porównamy to z tym ogłuszaczem paulinowym, ale tam zauważyłem, że to jest bardzo zbliżone, a jednak tutaj ta szansa na powodzenie ogłuszenia jest zdecydowanie większa. I teraz tak, wigor tutaj mamy, siłę mamy i blok. Weźmy na pewno to, weźmy ten wigor i weźmy siłę, skoro mamy iść pod siłę. Blok nie bardzo, on tutaj się zwiększa, nie zwiększa się. I teraz tak, tutaj. On może się zamieniać w ptasiora, w wilka albo w niedźwiedzia. Jeżeli się zamienia w niedźwiedzia, to automatycznie załącza prowokację. Wyzwij swoich przeciwników tutaj jest i zamień się w niedźwiedzia. Naprawdę fajne bonusy dostaje, takie głównie defensywne, ale ofensywne też. Uniki mu spadają, zręczność mu spada, no ale to jak nie idziemy pod zręczność, pod uniki, to jak najbardziej może być. Także to bym wziął. I to byłby w razie czego nasz taki naprawdę solidny tanker z tymi wszystkimi bonusami tutaj. Do tego, zobaczcie, dochodzi ryk. Możemy zdjąć dodatkowe moce oraz status wyzwanego ze wszystkich przeciwników. I jeszcze możemy przestraszyć ich, jest szansa na to i to nawet duża szansa. Potężne to jest. Pamiętajcie, tam się u Mezeja zastanawiałem, czy tam chyba za 60 kosztu energii nie wziąć takiego skilla z ostatniej pozycji, który zdejmuje prowokację z przeciwnika. To tutaj mamy obszarówkę, która ze wszystkich zdejmuje status wyzwanego. Tylko ten status to jak może zdejmować go ze wszystkich, skoro to zawsze tylko jedna wroga postać to załącza, no ale wiadomo o co chodzi. Ta jedna postać traci te prowokacje, a dodatkowo zdejmuje z niej, znaczy ze wszystkich postaci już wszelkie buffy oraz jeszcze jest ta szansa na przestraszenie. Moim zdaniem bardzo potężna zdolność, dlatego wzięlibyśmy to sobie. I teraz tak, znaczy nad tym się jeszcze zastanawiam. Nie wiem jak to będzie działać w praktyce, ponieważ to nie jest jakoś tak dokładnie określone. Przedrzyj się przez szyki przeciwnika, ok, zadawanie obrażeń plus obrażeń tam od broni. Kilkukrotnie on z tego uderza. Pytanie ilukrotnie, od czego to zależy? Czy ta szansa jakoś spada później, coś? Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Fajnie by to było przetestować. I chciałbym to przetestować. I tylko teraz się jeszcze zastanawiam, ponieważ... To mnie też zastanawiało. Wygląda dosyć fajnie do zadawania obrażeń pojedynczemu silnemu przeciwnikowi. Zaciskamy na nim szczęki i możemy tylko jego atakować, tego, którego zaatakowaliśmy tą blokadą szczęki. Możemy tylko tego przeciwnika atakować przez 3 tury. No ale dostajemy bonus do obrażeń 30%, także wygląda naprawdę nieźle i ja bym to też chciał wziąć. Wzięlibyśmy sobie tutaj jeszcze bonus do obrażeń. I tak myślałem, żeby wziąć tę szansę na kontratak, zamiast szansy na dodatkowy atak. Z tego względu, jeżeli by była okazja zwiększać mu szansę na kontratak, to fajnie by to było zrobić, bo to by się fajnie kombiło z tym statusem niedźwiedzia. Bo tutaj jest prowokacja, czyli wszyscy jego atakują. Jakbyśmy jeszcze kontratakowali w nich, no to by pewnie wychodziło naprawdę fajnie. Dlatego to bym wziął. No i właśnie tę blokadę szczęki. Tutaj jeszcze było ciało z lodu, no to jakoś mnie nie przekonuje. Ta niewrażliwość na mróz, coś tam. Chyba jednak bym dążył tutaj, żeby to sobie przetestować. Dlatego damy jeszcze
damy jeszcze sobie do tej siły. I teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj do 65, tak dosyć standardowo na razie. Pewnie później zmienię te zamysły, ale na razie niech tak to będzie. I 20 atrybutów jeszcze, czyli może dostać 20 do witalności między innymi. No, myślę, że możemy tu wszystko władować. Na razie nie będę tutaj mu zwiększał mądrości. On tam ma dosyć fajne bonusy do mądrości w ogóle w drzewku. Znaczy, fajne, no ma plus 3, no niby nic wielkiego, ale inne klasy nie miały takiego bonusu do mądrości. To jest pierwsza postać, u której coś takiego widzę. Jedynie Kella miała do wszystkich statystyk, no to tam był jeden do mądrości, nie? Dobra, 168, 173, 162, jeżeli zrezygnowaliśmy z Mezeja, to już nie muszę tak patrzeć, żeby Paulina i Kella odstawały w tyle z tą... z inicjatywą, no nie? Bo tutaj to nie jest takie teraz ważne, kto jest tak naprawdę w pierwszej kolejności, chociaż z drugiej strony pewnie fajnie, żeby na przykład Paulina była przed Kellą, bo ona ma większe obrażenia, więc widać, ile wrogowi życia zostanie, czy go zabiliśmy, czy nie, czy ona ma dobijać, czy atakować coś innego z tymi mniejszymi obrażeniami. Campo, skoro ma tutaj więcej takich kontrolnych, jakieś przerażenia, narzucanie prowokacji, to też fajnie, żeby był przed nimi może, ale mówię, to już aż takie ważne nie jest. Ważne, żeby Sebastian miał największą inicjatywę i jednak nawalał z tych krytyków, nie? Lepiej. Bo tam mu dochodzi taki bonus. Poza tym, zaraz, jak my tutaj mieliśmy jeszcze z tymi pasywkami, tutaj jeszcze było coś takiego. Gdy jesteś poniżej 40% życia, twoja szansa na trafienie krytyczne rośnie. Bardzo fajne. Gdy przyjmujesz obrażenia krytyczne, odbijasz 25% z nich. Też się fajnie kombi z prowokacją. Teraz pytanie. Dzieci wiatru wywalamy, czy dzieci słońca? Zobaczymy, jakie on ma w ogóle rodzaje skilli tutaj. Tu jest pentagram, tu jest powietrze, księżyc, pentagram. Dobra, nie ma słońca. Nie ma słońca, ma powietrze, czyli wywalmy słońce. Zamiast tego weźmy to. O! I myślę, że wstępnie coś takiego moglibyśmy właśnie zostawić. Jeszcze myślałem nad jedną rzeczą. Bo wiecie, Paulina niby zadaje większe obrażenia, głównie się właśnie u niej skupiamy na zadawaniu obrażeń, czy czasami jej nie dać tej broni dwuręcznej? Czy czasem nie byłoby to lepsze? Chociaż z drugiej strony... to chyba bym tak zrobił. Kella przywołuje tego prowokatora często zamiast zadawać obrażeń, na początku przynajmniej leczy zamiast zadawać obrażeń, jednak ta Paulina to tutaj kosi ostro, więc te obrażenia można by jej zwiększyć. Weźmy tak zróbmy, zwłaszcza że Kella odzyska swój młot, nie? Więc ja bym coś takiego może przekombinował tutaj. Dajmy jej ten wielki miecz, a tutaj pójdziemy w tę oboręczność. O, tylko teraz jeszcze musimy w takim razie zrobić porządek ze statystykami. I już zaraz powinno być wszystko dobrze. 65, tak jak było. Bo wiecie, tam obrażenia w tym mieczu były większe, także jak siłę utrzymujemy na tym samym poziomie, to i tak DPS jej wzrosną. Dajemy w tę mądrość, tak jak planowałem, dalej? Na błyskawice, na błyskawice jej spadła tutaj w ogóle odporność. Nie, dajmy jej wigor wszystko jednak. No tutaj nie zauważyłem, żeby coś elementarnie biło, chociaż ja wiem... No dam jej ten wigor. Ma w tej chwili 172 punkty życia, a jeżeli chodzi o Kellę, też jej przywrócimy to 65 i u niej dawałem, no u niej to akurat dawałem tej mądrości tutaj trochę więcej, tak żeby miała te 20%.
Ja jej to pewnie podniosę tak solidnie, te odporności na żywioły. Bo ona ma duży potencjał, jeżeli chodzi o odporności, więc można jej porządną defensywę pod tym kątem zrobić. Ona nawet tutaj, pamiętacie, w drzewku ma do odporności plus 5% łącznie z truciznami, a nie tylko z elementarnymi, do których odporność dochodzi z mądrości, jakby, nie? Także to jest naprawdę, naprawdę fajne. Fajnie by to było też szybko wziąć. Dobra. Czy coś jeszcze powinienem zrobić? Coś jeszcze sprawdzić? Chyba było wszystko dobrze. Tu są te 65, widzę, ekstra. Tylko jeszcze, czy mamy jakieś sprzęty, żeby to od razu załatwić może? Dla Mezeja. A to przy okazji, to jak będzie miał tam nas może uleczyć albo coś, no to mu wtedy damy jakieś przedmioty z tymi atrybutami, żeby dostał bonusy do energii. Okej. Wiemy, na czym stoimy. Ostatnio sobie obadaliśmy to. Tutaj zrobiliśmy próbę. Tu mamy skrzynkę, ale nie mamy klucza. Teraz tutaj mamy mieć jakiś test zręczności ponoć. Z tego, co nam mówili, tak? Czyli od tego sobie zaczniemy. Jesteśmy wyleczeni, energia w porządku. Myślę, że możemy tu wejść. Ostatnio się drzwi za nami zamknęły przy tej próbie siły. Teraz może być podobnie. Teraz może być podobnie. Zobaczymy. Aha, szczur. Poszedł? Poszedł chyba. Jest? Dobra, jesteśmy na plecach. Trzech szamanów. No dobra, szybko trzeba by ich załatwić, nie? Szamanów trzeba szybko załatwić. Nie mamy jakichś mikstur, nie pamiętam, ale chyba zużywaliśmy ostatnio ostro. Dawno już mnie nie było przy ognisku, także nie było okazji tego odnowić. No dobra, jak my sobie to tutaj rozpracujemy? Świderkami pewnie, co? Zacznijmy sobie od łatwego strzału na pozycję ostatnią. Kurde, nie wygenerował tego strzału, jeszcze jednego. Nie, wygenerował, to była kontra chyba, tak? I później dopiero on zapodał dodatkowy strzał. Dobra, to jest na dobitkę ze świderka. Nie mamy już teraz wzmacniacza, ale to nic. Będziemy zaraz testować sobie tutaj tego druida. Campo to jest, tak? Campo. No tutaj myślę, że świder. Zanim ci szamani zaczną jakieś obszarówki tutaj podejrzane nam załączać. Prowokacji ci chyba nie mogą dawać, bo nie mają tarczy. Tarcz. Chyba tylko te szczury z tarczami nam dawały do tej pory prowokacje. Niech będzie świder. O, jakieś ogłuszenie tutaj weszło. Bo ona ma w broni chyba szansę na ogłuszenie, nie? Okej, okay, szczury jakoś super mocno nie oberwały, ale to nic. Jedziemy z drugim świdrem. Ach, no ten prawie padł. Trzeba go dobić już teraz. Prowokacji nie załączam. Chociaż może by warto było, ale jednak... jednak chyba nie. Tutaj by się jakaś też obszarówka przydała, co? Teraz byśmy mogli nawet dobić z jakąś sporą szansą. No ale nie, dobijamy tylko tego jednego. Żeby nam czegoś nie odwalił i teraz szczury, dobra. W kele. Oni znikną jak zabijemy szamana, nie? Ach, te truty tutaj zapadają. Sebastian też dostał. Też mu trutę narzucają. Trzecia truta. O, jaka to jest masakra. Ale w tym epizodzie to głównie z tych trucizn biją, co? 5 obrażeń od trucizny. Patrzcie, tu 4, 3. Okej, okay. Tego trzeba przede wszystkim zabić, także... może nawet z tej strzały ogniowej. Chociaż nie ze strzały ogniowej. Bo chciałbym jednak jeszcze tutaj podleczyć ich. Nie chcę za szybko wszystkich pozabijać, kurde no. Ale nie, no dobra, jest wszystko pod kontrolą. Weźmy teraz tego... prowokatora. Okej, okay, niech go sobie biją. Dobijamy tego szamana na pewno.
tamci zginęli i teraz kontrolnie, żeby to porobić. Czyli tak. Tego fajnie by było dobić w miarę szybko. Tutaj. A tego się miałem pozbyć, bo to taka lipa się okazała, no nie? Będziemy musieli zamienić mu to. Tutaj możemy regenerować sobie energię. Szkielet dobił tego gościa, bardzo dobrze. Tutaj załączymy leczenie. Okej. Tutaj regenerujemy. Tutaj... no nie chcę go jeszcze atakować. Dobra, regenerujemy. Szkielet teraz straci prowokację, ale to nic. Sebastian się tam pomalutku leczy. Jeszcze fajnie by było Kelly odnowić energię, o właśnie. No i chyba tyle, co? No Sebastian jeszcze, kurde, może jednak... Myślicie, że będzie atakował Sebastiana? Wiecie, bo on mógłby sobie jeszcze przywrócić 22 punkty zdrowia. A to dla niego nie jest wcale tak mało. Chociaż nie, czekajcie. Właśnie coś wymyśliłem. Ciekawe, czy tam te drzwi zamknęli, bo to ważne teraz. Bo Jośka mógłby go podleczyć, prawda? Paulina niedługo zdobędzie poziom, a ona ma takiego samego expa jak Jośka. Bo oni idą w łeb od samego początku, czyli... Czyli Jośce się też odnowi energia, więc trzeba tę energię szybko wykorzystać, na przykład na leczenie go. Jedynie szkoda tutaj, że ona sobie więcej nie odnowi, ale dobra, myślę, że w takim razie dobijmy tego szczura. Teraz to wybombiła, 33. Dobra, proszę mi to. Paulinie brakuje niewiele, czyli Jośce właśnie też. W takim razie wróćmy się jeszcze... O, drewno! To dobrze, bo mało mamy. Dobrze, że to na mapce zaznaczają. Chociaż pewnie byśmy zauważyli. Nie, są otwarte drzwi, super. Są otwarte. Weźmy Jośkę na chwilę. Niech no ja go zobaczę. Tak, on tu ma jeszcze energię, więc podleczymy sobie. Weźmy go na razie zamiast Campo. I niech on to dobrze wykorzysta, to leczenie. Czyli... No, głównie chodzi nam o Sebastiana, ale skoro i tak niedługo zdobędzie level, to niech również podleczy Kelę. O! Energii nie możemy przywracać nim, no bo tam jest ten atak taki z przywracaniem energii, czyli musiałby mieć jakieś cele i się okazuje, że nie można. Ale on też ma skilla leczącego, więc jakby się Jośce kiedyś skończyła energia, to on nas też będzie mógł... Tam chyba dwa razy będzie mógł nas podleczyć. Bo to leczenie kosztowało ile? Nie, chociaż 60 to kosztowała ta regeneracja energii, a leczenie to go tam dużo mniej kosztowało. Chyba z 3 razy będzie mógł wyleczyć całą drużynę. Znaczy 3 postacie, no bo będzie musiał zająć miejsce kogoś. Dobra, czyli jesteśmy uleczeni, możemy wracać się, robić próbę. To jest próba zręczności. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Są te sztandary, takie proporce z tymi szczurami. Chodzi o to, że niby te szczury opanowały tutaj zamek, tak? Chociaż chodziło o to, że z tych historii, które nam opowiadali, to chodziło o to, że ci mieszkańcy tutaj, czy strażnicy, zostali po prostu zamienieni w szczury, prawda? Dobra, rozglądamy się. Zapadnie. Tu mogą być. Pytanie, czy tam... O, coś słychać. No, zapadnie. Kolejna zabawa ze spadającymi podłogami, Jośka. Damy radę. Tym razem z dodatkową frajdą od porażeń elektrycznych. Ha, że zwróciła się do Jośki, bo pamiętajcie, w pierwszym epizodzie tam były te dźwignie i trzeba było te zapadnie zamykać. Dlatego pewnie do tego nawiązała, co tu się w ogóle dzieje. No dobra, test zręczności, tylko pytanie... Myślicie, że tutaj skoczymy sobie? Zobaczyć, czy jakiś może sekrecik albo coś? Uwaga, skacze.
Dobra, przeżyć wszyscy przeżyli, nic im nie jest. Informacji o sekrecie nie ma, ale są pieniążki. Jest w porządku. O! Aha, to jest tutaj, gdzie spadliśmy, dobra. Aha, dobra, spokojnie. Na plecy fajnie by było mu zajść. Widzę kawałek strzałki. Dobra, a tam chyba dwa szczury chodziły ogólnie, nie? A znowu miałem te strzały zamienić. Musicie mi przypominać w komentarzach. Nie, dobra, na pewno zamienię w końcu. Trzy szczury tylko, to mało. To może tutaj uda się zregenerować energię. Jakoś w miarę tak... dobrze. Skupmy się na tym. On pewnie i tak prowokację załączy, bo ci starczami to lubią tak robić. Ale myślę, że tutaj zwykłe strzały... Tutaj dajmy prowokatora. Albo zmienimy się, chociaż to drogie też w energii, nie? Ona może ładować te energie atakami teraz, z pasywki. Więc niech będzie ten prowokator. I ona będzie atakować zaraz. Ale póki co jednak spróbujmy się pozbyć jakichś szczurów. Zwykłe ataki. Tutaj będziemy i tak przywracać, więc... A może spróbować to? Ale na razie jest prowokacja, więc nie ma sensu. Weźmy jakiś taki solidny atak, zapodajmy. Może ten ryk spróbować. A nie, to jest przecież nie. Miałem na myśli coś innego. O, ta blokada szczęki, właśnie. Ta blokada szczęki, o to mi chodziło. Ale jak spudłuje, to ta szczęka się chyba nie zaciśnie, co? Bo wiecie, tutaj ten blok jest... Ale nie ma uników. To blok to jedynie może zaabsorbować. Weźmy to, spróbujmy zrobić. Ja chciałbym to sobie sprawdzić. A w ogóle na linię... Chociaż nie, na tę linię drugą to tak średnio... Nie, spróbujmy go ogłuszyć. Z tego. Może wyjdzie. Uwaga. Ogłuszone. Dobrze. Bardzo ładnie. Drogie to nie jest, szansa duża, a miałem takie porównanie z tym skillem Pauliny zrobić, ale to przy okazji jak nie zapomnę. Dobra, mimo że ogłuszony, jednak będę go prał tutaj. Okej. Ha, on tylko ogłuszony na dwie tury niby. Nie no, zwykłym atakiem się nie odgłuszało, czemu on stracił status ogłuszenia? Można było obudzić, ale nie... No nie wiem, czy on teraz miał ruch i po prostu mu się to skończyło? Bo wiecie, to ogłuszenie Pauliny ono było na 3 tury, a to ogłuszenie jego tylko na 2 tury, ale to chyba tak szybko by nie przeminęło, co? Chociaż znowu jest jego ruch... Nie, chociaż mogło tak być, mogło to przeminąć, bo my mieliśmy teraz, zaskoczyliśmy ich, czyli mieliśmy lepszą inicjatywę, ale ogólnie to oni mają lepszą inicjatywę od nas, pomijając to zaskoczenie, czyli mieli dwa ruchy pod rząd. Czyli pierwszy ruch po jego ruchu, później pierwszy ruch tego szczura, czyli mogło mu po prostu przeminąć. I tak pewnie było. Dobra, wyjaśnione. Bijmy normalnie. Szkielet. Szkielet jeszcze ma prowokację. Ona sobie będzie odnawiać na razie zwykłymi atakami, żeby tutaj brać udział w dobijaniu. No, chyba weszło też na ogłuszenie. Okej. No i teraz niestety szczury nas już za chwilę będą biły. I robiły uniki. Dobra, w takim wypadku... Zmieńmy się w tego niedźwiedzia. Przetestujemy sobie prowokację, co? Czy nie? Bo wiecie, zaraz Jośka będzie mógł nas znowu leczyć, nie? Tak patrzę pod tym kątem cały czas też. Te szczury nam tutaj za wiele nie zrobią, nie? A, bijmy je normalnie, myślę. Pozbądźmy się. Szybko jakiegoś szczura.
Tutaj atakami odnawiamy, ale czasami ona nie odnawia. Nie wiem, czy to co drugi atak, czy co drugą turę, czy o co to chodzi. Ale tam chyba nie było to napisane w taki sposób, nie? 23 ładnie. Kogo atakuje? No oczywiście Sebastiana, jakoś mnie to nie widzi. Nie dziwi, a nie widzi. Oj, procek. A to wszystko przez to, że ja to tak późno zawsze nagrywam. No ale nie mam czasu za bardzo w ciągu dnia i tak... I tak bardzo późno wam to nagrywam, język się plącze później. Dobra, odnowi sobie teraz? No teraz odnowiła. Został jeden szczur. Odnawiamy energię. Tu też bym odnowił. Tu też bym odnowił. No i teraz zobaczymy, czy ona ostatnio odnawiała, czy odnowi teraz. No teraz nie, widzicie? Co drugą turę chyba. Czyli naprzemiennie, jeżeli chcemy odnawiać energię, to możemy atakować i załączyć później to pilnowanie i później znowu zaatakować. Tak to trzeba robić. Dobra. Ale uniki solidne. No teraz powinna odnowić, nie? Tak, odnowiła 19. 10% niby. Dobrze jest. Salap. Grube rondo zamocowane na czubku tego hełmu chroni przed uderzeniami z góry. No, nic ciekawego. Wymagana siła. Jeszcze jeden szczur tam jest. O, spokojnie. Niech on tutaj się zacznie wracać. No nie, no ten salap to nikt nie będzie chciał przecież w tym chodzić. Chociaż tutaj, patrzcie, a czemu to tak? Odporność na ogłuszenie, 2, 3... Aha, bo tu blok jest jeszcze w tym hełmiku, ale... Nie, zostawimy to odporność na ogłuszenie. 2%, niby nic, ale... On nie idzie w bloki, to... Dobra, poobserwujmy tego szczura. Gdzieś skręcił. Widzę go. Kurde, jak on mnie zauważył? No trudno. A to też... No dobra, teraz Paulina awansuje, czyli Jośka też awansuje. Widzę, że Sebastian to on tego w stanie przytomnym to raczej nie przetrzyma. Chyba, że załączymy teraz solidną prowokację jakąś naszym towarzyszem. Ale nie, te trucizny go tutaj pozbawią zaraz, no. Chociaż nie, tu jest 6 obrażeń, tu 2. Tu 2 obrażenia, więc no może niekoniecznie. Gorzej jak kontry będą te szczury robić za chwilę. Dobra. Zróbmy coś takiego. No właśnie, kontrę jak zapodadzą, to będzie lipa. Odnówmy mu po prostu energię i zaraz będziemy robić prowokację. Na początek szkielecik. Ale przynajmniej tutaj zauważyłem, jak działa to przywracanie energii tymi atakami. Tutaj bym zapodał ten świder jednak. Bo jest ich naprawdę dużo. Tutaj damy prowokację, ale jeszcze nie teraz, póki co szkielet prowokuje. Czyli atakujemy, uniki mają wszyscy, tak? Czyli ktoś słaby tutaj, ten na przodzie. Zwykły atak. Szkielet skończy prowokację, to on dostanie prowokację. No, przeżył. Przeżył. A, no mam nadzieję, że nie wybombią kontry tutaj. Spróbujmy uderzyć piorunującym strzałem. Ogłuszenie weszło. Dobra, nie ma żadnej kontry. Mamy ogłuszonego jednego.
świderek. Dobry świderek. A widzicie, i teraz kontry wygenerowały, znaczy dwa szczury wygenerowały kontry na ten świder. Mhm. Dobra, dobijmy tego. 52. Szkielet ma jeszcze prowokację. No pytanie, czy czekajcie. No fajnie by było tę energię poodnawiać jednak. Kontra była. Atakują szkieleta. Dobra, dobijmy tego. Szkielet dobił tego. No i teraz... No załączę te prowokacje. Jeszcze się postaram tutaj poregenerować chyba. Znaczy tak, leczenie... Nie no, leczenie to Jośka zrobi. Bez problemu, nie? Więc zróbmy tak. Zróbmy tak. Tutaj prowokacja. Tak, on go będzie atakować. No i co? Nie mogę tutaj nic ciekawego zrobić. Mam nadzieję, że kontry nie zapoda. No najwyżej, no to Jośka i tak go uleczy. Chybiony, dwa ataki, nie ma kontry. Mhm. Regenerujemy energię. Tutaj mogę sobie strzelić z tego. Chociaż nie, ona też niech regeneruje tym. No kurde. A, no wyszło jak wyszło. Ile mogłem zregenerować, to zregenerowałem. A, jesteśmy pod tymi platformami, tak? Dobra, wrócę się. Jeżeli nam nie zamknęli... A nie, no, nie wrócę się, bo jesteśmy przecież... Bo tutaj spadliśmy do tego. No przecież. A w ogóle, może coś tu wykopiemy gdzieś? Łopata. 18 metrów, ej. 15, to jest gdzieś tu. To musi być gdzieś przed nami. 12, to są 4 kroki. Raz, dwa, trzy. Tu jest piach, tu będzie. Uwaga, kopię. Paulina dostała level w ogóle. Mamy skarb. Zbroja łuskowa. No i super, 780 zł w ogóle, bardzo dużo. W ogóle ten epizod jest bardzo ciemny. Widziałem na nagraniu, że jakość mocno spadła przez to, że mam ciemny materiał filmowy. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? To wyglądało jak przycisk, ale nie. Tam możemy iść. Tu spadliśmy. Dobra. Zobaczmy przedmioty i weźmy poziom Paulinie. Co to za zbroja jest? Zbroja łuskowa. Rząd za rzędem. Pieczołowicie umocowanych płyt. Łączą w sobie... Jeszcze raz. Rząd za rzędem pieczołowicie umocowanych płyt. Łączą w sobie solidną formę ochrony oraz adekwatną do tego swobodę ruchu. No, magicznych żadnych dodatków nie mają. Zobaczymy, czy ktoś by chciał w tym chodzić. Nie bardzo, z tego co widzę. On nie może, bo to siły wymaga. No fajne mamy te elementy uzbrojenia tutaj. Taka zbroja nas za bardzo nie ustawia, co? Tutaj niewiele zabrakło, no ale... No ale jednak nie, no nie. Paulina. Aha, musimy te strzały zmienić. Może póki pamiętam. Redystrybucja. W ogóle te strzały, one właśnie tutaj było napisane. Czekajcie. A nie, ja myślałem, że to jeszcze coś innego. Jednemu lub wielu wrogom na uziemienie. Nie, no nie wiem, jakoś słabo to działało. Także nie chcę tego. Na pewno chcielibyśmy, tak, ta ognista strzała się dobrze sprawuje, to się dobrze sprawuje.
Obrażenia krytyczne jak najbardziej, bo on ma dużą szansę na krytyka. Trująca strzała, bardzo dobra. Obrażenia krytyczne, piorunujący strzał czasem nawet dobrze zadziała, więc niech będzie. Poza tym, no tu są te obrażenia krytyczne, to bym chciał. No z tego nie korzystam, ale ale jak chcielibyśmy na przykład dojść do kolejnych obrażeń krytycznych, jakichś bonusów do zwinności, coś... Może strzał w głowę, no to trzeba tutaj wziąć te wszystkie trzy punkty, więc weźmy to. Weźmy jeszcze te obrażenia krytyczne, skoro się tutaj przedarłem. Czy można wziąć alternatywny, ten lodowy też? Już ma naprawdę dużo tych punktów do rozdania tutaj Sebastian. Ale myślę, że jeszcze na razie byśmy poszli w tę zwinność. O, coś takiego. A skoro poszliśmy u niego w zwinność, to możemy zrobić redystrybucję z powrotem. I wszystko dajemy u niego w witalność. 96 ma zdrowia, hapeków. A jeżeli chodzi o Paulinę, co tutaj u niej? Co tutaj u niej? Znaczy, to tak mówicie, że dobre może być. Już ma 14% szans na natychmiastowe zabicie, to faktycznie. Czy ja to chcę na tym etapie już te rozdawać? 50 kosztu, no dużo. No ale krytyk faktycznie, 40% to dużo też. Znaczy ja to wezmę. Ja to wezmę, ale jeszcze nie teraz. Chciałbym na przykład... Chociaż... Dobra, niech będzie. Biorę to teraz. Może się faktycznie przyda gdzieś. A chciałem wam jeszcze pokazać, tylko jeszcze tutaj dam punkciki. Dobra, niech będzie ta mądrość. Do 10% odporności na ogień, na zimno. Chciałem wam jeszcze pokazać porównanie tego. Patrzcie. Uderzenie. 20-28 fizycznych. 19-27. O jedno mniej. 65 siły, 65. No ale dobra, to jest praktycznie tak samo. Praktycznie tak samo. Cooldown 2. Tutaj też 2. Uderzenie 15, krytyczne 10. Tu też uderzenie 15, krytyczne 10. Jest bardzo zbliżone. Tylko tutaj jest koszt 18. Tutaj 15. No jest większy koszt troszeczkę tutaj, no ale jednak szansa na ogłuszenie 35% większa, ale czas ogłuszenia 2 tury, tutaj 3 tury. No to takie różnice są w tych skillach. No niby zbliżone, na pewno zbliżone w obrażeniach, w celności, w cooldownie, w koszcie. Tylko samo to ogłuszenie. Tu jest krótsze, znaczy tutaj jest mniejsza szansa, trwa dłużej, tam to większa szansa, trwa krócej. No taka ciekawostka. A co tutaj? Aha. Symbol bogactwa. Otwiera któreś z drzwi. No mam nadzieję, że odnajdziemy te drzwi. Dobra, to jest chyba jedyne miejsce, gdzie mogę iść. No to chodźmy. Czaszkąć. Aha, tutaj możemy wejść do góry. O, to może jakoś wrócimy. Tak. Tu się wraca. Aha, to jest płytka. Dobra, wróciliśmy. Zobaczmy, czy zamknęli nam drzwi. Jeżeli nie zamknęli, to ja bym chciał, żeby jednak Jośka nas trochę podleczył. Nie zamknęli, dobra. Bo on teraz zdobył poziom. Razem z Pauliną na pewno. Na pewno zechcecie zobaczyć mój najświeższy towar. A no to pewnie przy okazji, czemu nie? Tylko może najpierw Jośka. Czy Mezej nas uleczy? Moglibyśmy...
Chociaż Mezej, szkoda, że nie możemy go zamiast Pauliny dać. To on by akurat uleczył te trzy postacie trochę, no ale nie można. To dajmy w takim razie Jośkę na razie na miejsce Kelly. Skoro zdobył poziom, to przy okazji zmniejszymy mu koszt tego leczenia. O, tutaj. I damy jeszcze więcej punktów, no, na przykład do inteligencji. A, chwila. Zdrowie, odporność na ogień, no to nie. Coś ze statystykami. O, zwinność. Zwinność na pewno doda mu też do energii. Ma już 64 energii. No i będzie mógł nas jeszcze więcej leczyć. Jakieś rękawiczki trzeba mu dać w przyszłości. Tutaj coś. Do statów jeszcze. Ale to się znajdzie coś, nie? Okej, póki co G. Leczymy Sebastiana. Zobaczcie, jak mało energii zużywa do leczenia. Jeszcze podleczę. No jeszcze, chociaż nie, no dobra, bez przesady. To, że ma tak dużo energii, to nie znaczy, że będę tak nią szastał na lewo i prawo. Weźmy Jośkę z powrotem. Dajmy Mezeja i damy mu... On też w ogóle zdobył level. Można by go też jakoś tak przystosować, no bo tu nie da rady. Bo to jest atak, on nas nie uleczy poza walką. Ale, znaczy, w sensie nie odnowi energii, ale może nas uleczyć. 29 kosztu, no nie tak dużo. I statystyki trzeba mu też zwiększać, żeby dostawał energię. Aha, czyli tutaj niepotrzebnie to dawałem, bo ja właśnie myślałem, że jak to weźmiemy, to... Ale nie, to nie będzie działać, czyli robimy tak. To na pewno chcemy wziąć. Tutaj nic nie daje statystyk, no ale musimy do tego dotrzeć. Więc no cokolwiek jeszcze, to i to niech będzie, to niech będzie. No tu jest statystyka, więc to nam da energię. Tak jest. Tu jest statystyka, 5 punktów, poza tym inicjatywa to nie, no tu muszę dotrzeć. Tu będzie energia, no i tutaj dotrzeć, tu też będzie energia. Ma 123 punkty energii, praktycznie bez sprzętu, bardzo dużo. No i poza tym nie ma nic takiego. No żeby to działało, to by było super, no ale, ale to nie będzie działać. Dobra, cokolwiek tutaj i... No też mu... No pewnie jakieś do inteligencji będzie dostawał przedmioty, bo one zwiększają procentowo energię, więc dajmy tutaj tej inteligencji, nie wiem, z 40. Siły też możemy trochę dać. Trochę zwinności, no i będzie mógł dźwigać tutaj. Co ja mu mogę takiego dać? A ja nie dałem tego Jośce? Na chwilę, co się stało? Czekajcie, jak ja to zrobiłem tam z Jośką? Mi się zdawało, że ja to Jośce dawałem. Momencik, muszę sprawdzić jeszcze na szybko. Nie dałem mu tego. 130... Aha, bo ja sprzęt! Ejku. Dobra, już wiem, o co chodzi. Zabrałem sprzęcior. Pierścień z żabim klejnotem mu mogę dać też. Tu jest 6. Inteligencja 2, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, niech będzie to. Tu nic nie miał, księgę miał. To miał, trzeba uważać tam. Aha, no to czyli Mezej nie będzie mógł nic dostać z bonusami. Przynajmniej na razie, ale musimy uważać na to, co otrzymujemy tam z tych nagród. Chociaż nie, pierścionek będziemy mogli mu dać. Pierścionek mu będziemy mogli na pewno dać. No, 165 energii i teraz jak zamieniamy...
Trzeba uważać. Zdjąć wyposażenia wszystkie. Z wyposażenia? Nie. Nie zdejmuj. Musiałem tam wziąć przez przypadek, żeby zdjął. I tutaj moglibyśmy dać jeszcze to, to mu zwiększy też energię. 131 ma w tej chwili. A poza tym nic tutaj do statystyk nie dawało, czyli będziemy mogli te przedmioty posprzedawać. Dobra, już zamieniam ich z powrotem. Bierzemy kele. Zdjąć nope, nic nie zdejmować. Ah, okej. Tylko w takim wypadku jeszcze momencik. Nie, dobra, nie musimy tutaj chyba leczyć bardziej. Przynajmniej na razie. Zobaczymy asortyment, bo coś tam mówiła. Że są nowe przedmioty, tak? No, są. Już widzę. O, przepis jakiś będzie. 3 drewna możemy już kupić. Rękawice stalowe. Te metalowe rękawice są w stanie złamać każdą szczękę. Odporność na błyskawice spada. Fajne rękawice. Bierzemy? Bierzemy chyba, co? 1500. Nawet nie aż takie bardzo drogie. Paulina by się ucieszyła. Campo by się ucieszył z takich rękawic. Bierzemy je. Co to za zbrojka jest? Skórzany pancerz. Pancerz szamerowany. Ta forma skórzanego splotu zapewnia nieco lepszą ochronę niż skóra niespleciona. Też fajne. Dla Pauliny na przykład widać, co? No weźmy, no 3000, trochę dużo, ale... Ale wezmę. No przepis na pewno bierzemy. No i drewno by trzeba było kupić, mamy mało. Kupmy to drewno. Żeby ona nie zgubiła tego drewna czasami. 15 sztuk, no. Drewno musi być, wybudujemy sobie chatkę, jak uzbieramy dużo. Jak przejdziemy całą grę, sobie chatkę z drewna wybuduję. Okej, aha, posprzedajemy coś, tak? Tutaj nic nie mamy do sprzedania, tutaj nic nie mamy, na pewno to. To było słabe, to nope. Ta szabla to niepotrzebna. Dobra, i teraz tak, te nowe elementy ekwipunku. I zaraz się tam wracam. A miałem tylko tutaj zajść na chwilkę, żeby nas uleczył, nie? A tu takie rzeczy się dzieją. No ale taka sytuacja. Te rękawiczki zobaczmy. No nieźle, nieźle. Siła, odporność na błyskawice spada, tak? To jej się wyzeruje. No w sumie. Ona żywotna jest, ona ma najwięcej życia z całej drużyny tutaj. Odbicie obrażeń, a właśnie, odbicie obrażeń tu jest. Odbicie obrażeń to tak bardziej dla Campo. Dajmy jej te rękawiczki. Tę zbrojkę też kupowałem, ona tu miała unikanie. To dostanie po prostu więcej pancerza i szansę na sparowanie. Okej, okay. I czekajcie, Campo. On ma tutaj wigor, ta? A czekajcie, Akela? Aha, ona ma te fajne rękawice. Ona ma te fajne. A zbroja? O, on też ma fajną zbroję. On to musi mieć fajną zbroję, bo on ten status prowokacji załącza. Kela by nie chciała tej? Nie chciałaby. Się okazuje, że Paulina miała słabą zbroję. No, Sebastian to ma bardzo dobry ten płaszcz. W takim razie ta rękawiczka chyba niepotrzebna. To jest taka sama. Znaczy, taka sama. Nie, dobra, tylko tak się zastanawiam, czy tego odbicia nie wziąć. Pod prowokację właśnie. On i tak z problemów z defensywą nie będzie miał. Chociaż ja wiem. Dwa, trzy. Nie, dobrze jest. Niech tak będzie.
tutaj nie ma statystyk, czyli ani Jośka, ani Mezej tego nie dostają. Możemy sprzedać. Możemy sprzedać to. A chwilkę, chociaż nie, dobra, siła wymagana tu jest. Okej. A ten przepis. Pyłek wawrzyńca zadaje obrażenia od trucizny. Rozłożone w czasie również. Dobra, zróbmy to. Dostaniemy troszeczkę doświadczenia. Nie możesz zostawić grzyba na koniec. Powinien zostać dodany przed drugim plonem. No to zaczyna się łatwo. Drugi plon, a przed nim grzyb. Uspokajające właściwości korzenia. I tym razem okażą się bardzo pomocne. Tylko nie używaj polnej odmiany. Okej. Najwyraźniej trujące właściwości są najistotniejsze. Pochodzą od górskiej rośliny. Nie będziesz potrzebować leczniczych ani nadmorskich składników. Dobra. Jeszcze raz. Nie możesz zostać. Tu jest wszystko w porządku. Uspokajające właściwości korzenia. Nie używać polnej odmiany. Trujące właściwości są najistotniejsze. Trujące, a lecznicze nie mogą być, tak? Czyli zostały trujące i antybiotyk. Nie używać polnej odmiany. Górska roślina i leśna. Uspokajające właściwości korzenia. Czy ja tu czegoś nie widzę? Aha! Bo chodzi o to, czekajcie, bo to coś było, że skoro trujące właściwości są najistotniejsze, czyli ten pierwszorzędny składnik, tak? Ten na pierwszej pozycji, to pewnie o to im chodzi. A nie, że po prostu mają być użyte. Czyli wtedy by musiały być tutaj. Nie będziesz potrzebować leczniczych, czyli antybiotyk zostaje tutaj, tak? I pochodzą od górskiej. Trzeba na to zwracać też uwagę. Te najistotniejsze, jak używają takich fraz albo coś w tym stylu. Czyli ta polna odmiana nie miała być użyta przy korzeniu. Nadmorskich miało nie być, czyli będzie las. Chyba coś takiego, nie? Tak jest, poszło. Dostaliśmy expa? Dostaliśmy. Na pewno. No dobra, wracamy się. No zeszło mi trochę, ale... Ale tak to bywa. Przynajmniej doprowadziliśmy się tutaj do porządku. Czyli tutaj mieliśmy coś w rodzaju takiego sekretu, tak? No dobra, teraz tutaj trzeba... Trzeba przez to jakoś przejść. Czy tu jest jakaś zasada? Dobra, ta pierwsza płytka, widzę, jest bezpieczna. Ona się w ogóle nie otwiera. I nic w nią nie uderza. Więc jest okej. No daleko to jest.
Znaczy tak, no ta błyskawica uderza i po chwili się otwiera, nie? I wtedy spadniemy. To uderzyło i to się otwiera, no. Czasami naprawdę dużo spada tych błyskawic tak naraz. Dobra, to jest bezpieczne chyba. Cały czas jest zamknięty. Więc fajnie by było tam się przedostać. To jest nasz priorytet na chwilę obecną. No teraz się bardzo dużo otworzyło tutaj. Są takie momenty masakryczne. Uderza i się otwiera. Ale chwila. Jak się z powrotem zamyka, to najbliższa błyskawica nie uderza w to miejsce, gdzie się właśnie zamknęło z powrotem. To może też być istotne, żebyśmy wiedzieli, gdzie iść. Raz, dwa, trzy, do przodu, w bok. Dobra, będę próbował. Tu. Tu, tu. Teraz spokojnie. Czy jest jakaś bezpieczna płytka? Szukajcie płytki bezpiecznej. Ta nie. Któraś z tych dwóch? Nie, ta na pewno nie. Ta? Może ta. Chyba ta jest bezpieczna. Jeszcze chwilę popatrzę. No, wydaje się być bezpieczna. No i mogłem iść teraz. No takie trochę to niepokojące. Cyk, jestem. Normalnie się palce pocą, nie? No tak blisko. Jestem, easy. Easy. Skrzynka. Fryngia. Co to jest Fryngia? Medal zręczności dostałem i złoto 450. O, Fryngia! Wspaniałe ostrze. Czy przyda się w ostatecznej próbie? W czasie testu umysłu? Raczej na pewno nie. Tędy. Znaczy, którędy? Dobra, coś mamy, muszę to zobaczyć. Fajne to było. Czyli tak, co to jest? Długi jednoręczny miecz, delikatnie wyprofilowany, wykonany z dobrej stali. No, czekajcie, to kto tutaj miał teraz te dwuręczne bronie? O, no prawie dorównuje temu. Ale jednak nie. Chociaż ja bym to chyba wziął. Wiecie czemu? Krytyki ma takie same. Obrażenia, średnia obrażeń jest tutaj większa bazowych. Celność trochę spada, ale ona nie ma problemów z celnością, nie? Więc może dla tych obrażeń warto to wziąć. No wezmę to, bo... No chyba tak. No bo zamiast tego to... To nie. No dobra, podoba mi się nawet. I teraz tak. Ktoś tu poziom dostał? Nie, co tu się stało? Ile? A nie, pasywkę nie obadaliśmy jakąś. Dobra, momencik. Co to jeszcze było? Zwinność 7, unikanie... Co? Ej, to jest potężne. To jest nowy amulet Sebastiana. Zwinność mu wzrośnie o 2 w porównaniu do tego setowego. Tu ma bonus do obrażeń fizycznych, ale zamiast tego dostanie uników więcej.
On tam z tych elementarnych głównie nawala, czasem tam z fizycznych, chociaż nie, też często z fizycznych, no ale... Ale nie, no to bym mu dał, no to jest potężne. Bonus do obrażeń fizycznych, no chyba by tego nikt nie chciał. A to nakrycie głowy... On ma tutaj unikanie, musimy jakieś ciekawsze nakrycie głowy dla niego znaleźć teraz. Nie wiem, czy czasami to, co nie ma Jośka, by nie było lepsze nawet. Chociaż ja wiem. Trzeba by to obadać w najbliższej przyszłości. W każdym razie... A tu możemy od razu obadać. O, patrzcie. No, nawet... A nie, to jest u niej. Ej, zabieramy to Jośce. Dochodzi mu zwinność, inicjatywa dla niego. Znaczy defensywnie spada, ale nie, no to bym wziął w takim razie. A Jośce damy... No, nic mu nie damy, bo to nie daje statystyk. Ale Sebastian się wzmocnił. Fajnie. No i ta myślę, że ta broń jednak delikatnie lepsza będzie dla niej. Pokażcie mi zaraz, kto to tutaj pasywkę niby ma nową. A nie, czy to do mikstur pokazują chyba. To odnośnie mikstur. Że tutaj nie ma ładunku, tak? I tutaj też nie ma ładunku, ale my mamy jakieś mikstury? Aha, bo ta miksturka doszła. No dobra, chociaż tutaj te szczury chodzą, one mają odporności na trucizny, no ale no niech będzie. A to nie, to może to damy? Bo to jest punktowe, to może on będzie chciał skorzystać ze swojej celności, żeby tym dobrze trafić, a obszarówka od trucizn to raczej nie trzeba celności mieć, no nie, bo to jest jednak obszarówka. A nie, to nie jest obszarówka, to jest też punktowe. No ale to truta. Nie sądzę, żeby tutaj na jakieś szczury to działało dobrze. Okej, tylko jeszcze momencik, zobaczę. No właśnie, 70 się tutaj zrobiła. Czyli co? Udało się przejść test zręczności. A jeszcze się będę musiał wrócić tam. No, ale to nie jest aż takie skomplikowane, myślę. No, 101. Udało się przekroczyć setkę życia w końcu Sebastianem. A Paulina już tak się zbliża do 200 pomału. O, 66. Aha, bo ona dostała... Dobra, też jej zrobię małą modyfikację. Wszystko musi tutaj być dobrze. Okej. No to odporności. Ma minus 3 na błyskawice. Nie możemy na to pozwolić. Trzeba to zrównoważyć. Nie ma ujemnych odporności. 177. Dobra. 65, 65, 65, fajnie. No, czyli tutaj myślicie jeszcze jakiś sekrecik, coś? Kopanie, 48 metrów, 51, nie. A, dobra, możemy przejść bezpiecznie. To w takim razie może jednak, weźcie tutaj, zwróćcie uwagę, czy gdzieś tu nie można czegoś nacisnąć? Przesunąć, wiecie, to jest Dungeon Crawler. Naprawdę, pełnia? Księżyc był w kształcie litery C w poprzednim epizodzie, czyli miał się cofać do nowiu, a tu nagle się dopełnił do pełni. Albo twórcy gry nie znają tych podstawowych zasad astronomii i obserwacyjnej, albo sobie... Albo przeniosło nas w czasie. Dobra, wchodzę w portal. Ha, będzie kolejna próba, tak? No dobra. Test umysłu. Ach, co to dla nas, nie? Jakiś test umysłu. Chwila, chcemy iść do ogniska, coś robić? Tam chyba nie. Chyba nie chcemy. Dobra. Może tutaj skarb jakiś. 42 metry, 43, 41, no dobra, może tutaj gdzieś idziemy. Czy tu będą jacyś straszni wrogowie? Nie wiem. Dlaczego wszystko dzieje się jak we śnie?
Dobra, zatoczymy tutaj to kółeczko, żeby odsłonić mapę. Kopanie. 37 metrów, 35, 38. O, złoto widzę. Mamy. Nie ma przeciwnika. Żeby coś tam na plecy nie wlazło, kopanie. 25 metrów. Co mam w dół iść najpierw? 26, 27, no to nie tu. O, szczurąć. Czekajcie, żeby się zaraz nie wrócił tak szybko. Na mapce go nie widzę. No kurde. A, czekajcie, czekajcie. O, ale głupi szczurąć. Może on czegoś tam pilnuje, się wrócił. Dobra. Dużo magów. Trzeba by to szybko ubić, nie? Korzysta z magii. Bo będą przywoływać tych innych. Zanim ci załączą prowokację, fajnie by było coś z tym jednak zrobić. Aż tak dużo mu nie brakuje do poziomu, więc może... Chociaż z drugiej strony dużo. Świderki będziemy robić, bo ci magowie nie mają uników. Dobra, zróbmy tak. Bez tej błyskawicy. Raz, dwa, ładnie weszło, czyli świderek na pewno to załatwi z nim sprawę. Nie daje żadnej prowokacji, jestem skłonny wziąć na siebie obrażenia. Jośka nas będzie leczył. Okej. Jeszcze jeden świder. Ekstra, ekstra Paulina. To jest właśnie dzielna Paulina, nie ma żartów z nią. Okej. Tak jak mówiłem, obrażenia mogę na siebie brać, także... Bijemy tego. Aha, albo tego. Regeneracja. Energii. No, chybił coś. Ło, pięknie. Pięknie to zrobił. Został jeden. Nie, 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 stoporka. Chciałbym jeszcze energię poodnawiać. To jednak więcej odnawia niż atak, dlatego to zrobiłem. Zaraz go będziemy bić. Dobrze jest. No jeszcze fajnie, żeby ona uderzyła zwykłym atakiem i sobie zregenerowała energię, nie? No, chybił. Truta tam trochę bije, tu sobie zregeneruje. Tak, 19 jeszcze zregenerowała. No i Paulina już by w sumie mogła dobić. Dobiła. No, a nie musimy iść do Jośki jeszcze. Jestem w dobrej formie. Okej. Okay. No dobra, trzymajmy się lewej strony. O, tam się coś błyszczy. Kluczyk! Kluczyk! A, mamy skrzynkę jedną nieotwartą. Wiecie, tam. Gdzieś była, nie? Ja pamiętam. Tutaj. Blisko ogniska. To tam będziemy szli. Kopanie, jak to z tym wygląda? Brak kolejnych skrzyń w pól. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi.
A teraz jesteśmy na mapce tej głównej, tak? I tu niby gdzieś jest skrzynka jeszcze. 42 metry. Może tam gdzieś. Okej, chodźmy. Aha, to teraz tu mogę iść. Aha, nie, bo bym się pomyliło z tymi drzwiami. A to tutaj jeszcze coś jest. Dobra, to może tu będzie skrzynka. Ej, w sumie. Aha. Tu jest ten test mądrości. Pewnie jakaś zagadka będzie. Kompanii weszli do komnaty z labiryntem. Na ścianach znajdowały się numery. Każdy z nich miał pod spodem kamień przypominający przycisk. Na podłodze przed nimi leżał zwój. Gdzie jest zwój, przepraszam? A, zwój. Chwila, czy tu jest jakiś wróg straszliwy? No, są jakieś numerki, przyciski, zaraz będziemy kombinować. Ale najpierw muszę się zorientować. Tam jakaś czwórka. Czy tu jakieś szczury gdzieś nie chodzą? Skrzyneczka. Tu przycisk. A to może otwiera się tu? Czekajcie, może to sekret, ale pewnie nie. Co nam to dało? W sumie nic. Nie, to będzie część zagadki, a nie sekret. Czwóreczka. Nie, no nie widać żadnych szczurów. Odsłaniam sobie tak ten obszar tutaj. Wróciłem do punktu wyjścia. Dobra, mamy coś takiego. Zobaczmy ten zwój, co? A co to jeszcze było tutaj? A, to jest ten zwój. To wszystko się sumuje. 4 plus 4, 11, 11 plus 11, 1. Podejmij wyzwanie. Aha, to może za chwilkę. A co to jeszcze jest? Aha, przejdź test umysłu. Zapomniałeś już, co twoi nauczyciele mówili na temat dodawania? Nie, tu jest bez znaku zapytania. Zapomniałeś już, co twoi nauczyciele mówili na temat dodawania. Chwila. 4 plus 4 równa się 11, 11 plus 11 równa się 1. No różnie to można interpretować. Musimy dokładnie się tu przyjrzeć. To wszystko? Arytmetyka i kroki w jej rytmie? Ktokolwiek to napisał, nie był orłem z matmy. Za to mógł być świetny w tworzeniu łamigłówek. To jest podpowiedź. Ósemkę mamy. Ej, może te symbole coś tutaj, patrzcie, takie coś jest. Tam przy czwórce jakby góra tego. Ciekawe, czy to ma znaczenie. Czekajcie, była ósemka, piątka, tu jest jedynka. Ósemka, piątka, jedynka, czwórka. Ósemka, piątka, jedynka, czwórka. Jedenastka. Czyli jest jedynka, czwórka, jedenastka. Jedynka, czwórka, jedenastka z zagadki. Poza tym jest piątka i ósemka, tak? O co tu może chodzić? Piątka i ósemka, których tu nie ma. Znaczy, no różne możliwości mi do głowy przychodzą. Jakiś punkt zaczepienia by się jeszcze przydał. No różne rzeczy można pod ten zapis wymyślić, jeżeli chodzi o łamigłówkę. I pod te przyciski tutaj. Ten nie ma numerku. Może to jakiś rodzaj resetu jest. Weźmy, wciśnijmy coś.
Tam, słyszeliście to? Niczego nie słyszałem. No właśnie, musieliśmy wcisnąć prawidłowy kamień, tak myślę. Prawidłowy? To jest jakiś punkt zaczepienia. Czwórka pierwsza. Plus czwórka. Ale nie było więcej czwórek. Tego drugi raz nie wcisnę. Zobaczymy, czy to, zresetuje. Zresetowało. A chwila, wciśnijmy coś innego. Co nam to dało? W sumie nic. Dobra, czyli chodzi o kolejność, tak? To już wiemy. Chodzi o kolejność, w jakiej trzeba nacisnąć pewnie wszystkie te przyciski i się to otworzy. Czwórka jest pierwsza. Zgodnie z zapisem. Drugiej czwórki tu nigdzie nie ma. No to ciekawe. Czy możemy czwórkę zrobić inaczej? Mieliśmy jedynkę. Dwójki nie było, trójki nie było. Odejmowania żadnego tu nie ma. Więc drugiej czwórki nie zrobimy. Chyba, że pominąłem coś. Ale ten symbol jeszcze był. Zobaczcie, taki... Tu... Ósemka jest jeszcze. No ósemka to są dwie czwórki. Jeden... O co tutaj im chodzi? Jedenastka jakby spowodowała, że czwórka się wyłączyła z powrotem, nie? Ta też jakby taki reset. Co tu im może chodzić? Czwórka plus czwórka. Ciekawa zagadka. Tu jest reset, ale ten reset się robi sam, jak źle wciśniemy też, nie? A może nie, może to nie jest reset. Mamy kluczyk, ale to spokojnie, nie ucieknie nam. Czwórka ma być pierwsza. Dlaczego? Dlatego, że jest pierwsza na wskazówce? No dobra, powiedzmy, że pierwsza w równaniu jest czwórka. W drugim równaniu pierwsza jest jedenastka. Jakbym teraz poszedł do jedenastki... Działa. Ale w takim razie trzecia by musiała być z jakiegoś trzeciego równania. Właściwie to... Właściwie to nie są równania, nie? A ta czwórka cały czas włączona jest? Włączona jest cały czas. Jaka jest kolejna liczba i dlaczego? 4 plus 4, 11. Jedenaście plus jedenaście, jeden.
Tam było, nie? Gdzie jest jedynka, ale to... Ale to takie by było... Pokonaliśmy 4 kroki od kamienia numer 4. Ach, kroki! Może 11. Dobra, wiem o co chodzi. W życiu bym się nie domyślił. Jak powiedzieli kroki, to już chyba wiem. Kroki. 4. Plus 4 kroki. 1, 2. 3, 4, czyli 4 plus 4, 11, tak? Mamy 11. 11 plus 11 ma nam dać 1. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 daje 1. Ile w takim razie równa się 1 plus 1? No, równa się 5. 1 plus 1 krok równa się 5. Każdy wie, że 1 plus 1 równa się 5. Już prawie to mieliśmy. Czyli 5 kroków teraz. Raz. Zaraz, tam coś było. 2, 3. 4. Nie, kurde, w złym kierunku chyba poszedłem. Ach, muszę jeszcze raz zacząć. Czekajcie, ale to jakby to było od piątki? Czekajcie, czekajcie, 5. Raz, 2, 3, 4. A tutaj, 8, dobra. Dobra, już wiem, już wiem. Easy. Kroki. Dobra, dobra, Jośka. Znaczy, mezej, cicho, już wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, plus jeden, to jest 5. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest 8. Teraz, żebym nie zmaścił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem na koniec już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tada! Brzozowa laska, medal inteligencji. Gratulacje, rozwiązaliście moją łamigłówkę. What? Jak to twoją? Gdy byłam tutaj w gościach, hrabia zapytał mnie, na co powinien przeznaczyć ten pokój. Po prostu zasugerowałam, by dostarczał on rozrywki gościom. Widocznie wziął sobie do serca moje słowa. To bardziej rozrywkowe niż wpadanie w elektryzujące pułapki, muszę przyznać. Elia, nie przestajesz zaskakiwać. Nawet nie masz pojęcia jak. Jest, udało się. No fajnie, jakiś wpis do dziennika, coś, co my tutaj dostaliśmy. Momencik. Inteligencja 7, odporność na senność. Dobra. Znaczy tak, jeżeli chodzi o inteligencję, to tu chyba nie ma komu to dawać, więc dostanie to pewnie Jośka albo Mezej, bo to jest jednak bonus do statystyk. Poza tym była jakaś laska, nie? Co to było? Gdzie to było? A tutaj laska. Energia 12%, oto też im to damy. Energię muszą mieć, żeby nas więcej mogli leczyć. 40 inta to wymaga. No fajnie, fajnie. Jestem zadowolony z tych zagadek na razie. Co tutaj? Lokalizacje Balvanius. Czy w Operencja zostały jeszcze jakieś zamki wolne od klątw? Ten znany jest pod nazwą Balvanius, a nasza ukochana pani kupiec Elia zdaje się okropnie dużo o nim wiedzieć. Złożyła tutaj wizytę w przeciągu pierwszych lat od momentu jego wybudowania przez wróżki i olbrzymów. Ciekawe, jaką mają stawkę w porównaniu z kamiennymi masonami. Właściwie wygląda na to, że wybudowali Balvanius dla hrabiego Apor za darmo. W obliczu nowej wiary, która zyskiwała coraz większą popularność w Operencja, Balvanius miał stać się bastionem starej wiary. To było jedyne, czego zażądali w zamian za swoje usługi.
Apor był oddany starej wieży, więc ten warunek wydawał się łatwy do spełnienia. Po upływie pewnego czasu poznał dziewczynę, zwała się Imola i pochodziła z rodziny pobożnych wyznawców nowej wiary. Ze względu na oddanie starej wieży nazwali Apor poganinem i nie wyrazili zgody na ich ślub. Ta sytuacja trwała do momentu osiągnięcia kompromisu. Apor odmówił konwersji, jednakże by móc poślubić miłość swojego życia, obiecał, że pierwsze dziecko zostanie wychowane w nowej wierze. Wróżki oczekiwały, aż synek hrabiego osiągnie 5. rok z życia w nadziei, że przystanie do starej wiary. Niemniej jednak to nie wchodziło w grę, tak więc postanowiły rzucić klątwę. Przemieniły szczury żyjące w zamku w wojowników o ludzkich rozmiarach, zastawiły pułapki oraz przywołały bestię znaną jako starożytny żywioł. Nam przypadnie zaszczyt stawienia czoła temu wszystkiemu. Jeszcze jedna rzecz. Nie powinno się jej tego mówić, ale całkiem podobała mi się łamigłówka, którą hrabia umieścił w zamku po tym, jak Elia mu to zasugerowała. Uważam, że jest bardzo zmyślna. Najbardziej podobała mi się chwila, w której nie próbowała nas zabić. A, to szczury zostały, zwykłe szczury zostały zamienione w wojowników, a nie, że tam ludzie zamienieni w szczury. A, starożytny żywioł, myślicie, że go spotkamy? Może tak być. Jakieś kopanie, coś? 41 metrów. No ale to się tu chyba nie zmieści, nie? W którą stronę? 38. No nie, no to będzie gdzieś za tymi drzwiami. Raczej. Dobra, wchodzimy w portal. Pułapki z kulami ognia? Wróżkom chyba się już kończyły pomysły. Mimo wszystko te pułapki mogą się okazać śmiertelne dla nas. Jakieś pomysły na przeprawę? Jeśli się pospieszymy, damy radę uniknąć każdej kuli, chowając się we wnękach rozciągających się wzdłuż korytarza. Ekspresowe tempo. A, motywy z Dungeon Crawlerów. A zaraz, bo ja mam kluczyk, a to tam właśnie ta skrzynka była gdzieś, także ostrożnie. A może jakoś wyłączymy te ognie? No nie, no dam radę chyba, co? Pytanie, czy dam radę wrócić? Bo idąc za kulą to luzik, a idąc pod kurde, może być problem. Dobra, wstrzymajmy się na chwilę z tym. Może tak. Momencik. Bo dostaliśmy na pewno to. Jośce można by dać, nie? Weźmy na chwilkę Jośkę. Mógłby podleczyć delikatnie Kele. Skoro Kele, to zamiast Kampo weźmiemy. Nie zdejmujemy sprzętu. Gdzie ten Jośka? A nie, on ma tutaj coś. Chwila. Energia 6%. Tu jest energia 12%. 40 inteligencji trzeba. Da się zrobić. Co on tam jeszcze potrzebował, żeby nosić sprzęty? W sumie nic na razie. Dajmy mu to. Mieczyk nie miał statystyk. Tu jakieś rękawiczki. Aha. Wigor 6, tu jest inteligencja 7. Niech będzie. A, Jośka w ogóle poziom ma. No,
Dobra, dołożę mu do 50. Dajmy mu trochę siły. I teraz tak. A nie, to nie poziom, tylko że ten. Gdzie poziom? Jestem śpiący już znowu. Tylko że nie miał rozdanych statystyk, nie? Tylko tak, jeszcze nie uleczy może? G. Chociaż właściwie tutaj Mezej mógłby podleczyć tak wszystkich porówno, co? Weźmy Mezeja na chwilę. Przy okazji mu damy coś. Co my mu możemy dać? Możemy mu dać Vigor 6. Możemy mu dać tę starą różdżkę Jośki. Już ma 140 energii. I nic więcej nie było. No bo to unikanie, nope. Dobra, i myślę, że 25% G. Okej. Nie to. Jeszcze Jośka na chwilkę. No, może być? Może być, nie? Wszystko dobrze, nic nikomu nie zdjąłem przez przypadek. 65, 65, 65, 65. Wszystko wygląda nieźle, co? Dobra, spróbujmy z tym ogniem tutaj coś zrobić. Ej, no mało czasu jest. Ile? Nie widać na mapce, kiedy to leci, ale to są tak mniej więcej... O! Skrzynka! Naszyjnik z klejnotem Ligurium oraz mała sakiewka. Dobra, ale naszyjnik, może jakiś fajny. No zwinność daje, no to trzeba będzie dać komuś tam. Nie, tam, nie, tam mieli większe niż 3 już przecież. Jeden miał 7, drugi tam 6 chyba, nie? Więc nie, ale to ogólnie słabe. Chociaż... No nie, chyba nie. Nie no, Sebastian ma fajne. Mistyczny klejnot umieszczony w tym naszyjniku zapewnia noszącemu większą odporność na błyskawice. No duża odporność na błyskawice. To w ogóle się jakoś często te odporności na błyskawice pojawiają w tym epizodzie, ale nic nie bije błyskawicami. Chociaż tam była mowa teraz... Tutaj sobie bardzo cenią tę odporność na strach, co? Aż minus 100 jest, jakbyśmy to zabrali. Tu coś pisali... To były lokalizacje, nie? Starożytny żywioł. Może on będzie uderzał błyskawicami, jeżeli go spotkamy, dobra? Ups. Nie ma żadnej skrzynki. A, tu chyba coś jest. Kluczyk. Kluczyk. Przestał strzelać. No i taki pff, nie? No bo jak przestał strzelać, to zobaczę, czy jeszcze jakiegoś sekretu tu nie było gdzieś. A, to co to? Ej, patrzcie, to ma maskę szczura. Albo głowę szczura. Ej. Kopanie. 18 metrów. 20. 19, no naprawdę. Szturąć. Dobra, będzie się wracał. Albo nie będzie się wracał, ej.
Takie cwane, myślicie? No. No nie wraca się, dobra, no to musimy go tutaj przeatakować w takim razie. Cyk. No dobra. No, są pierwsi. Już jakieś truty ładują. Dobrze, że mamy Jośkę. Rator szaman, król szamanów, tak? Okej. O, skąd jeszcze wywalił? Kurde, te truty. No ale tak to jest, jak się ich nie zaskoczy. Kontra. Perfekcyjny cios, ale no nie, no na jakiegoś szczura, naprawdę. Chyba nie, ale znaczy to jest fajne, zauważcie, bo to jest w pełni efektywne na każdą linię. Dobra, świder. Czy ja jestem w stanie, to jest ostatnia linia, on zaraz przyzwie kogoś. Nie widzę szans. A, czekajcie, bo tutaj widzę, że te nasze szanse na trafienie tej spadają pomału. Może z 65 wejdziemy na 75 tej siły u nich. Okej. Okay. No nie są te ataki. O tutaj w sumie, ale to nie. Nie są takie efektywne. Niedźwiedź. Niech będzie niedźwiedź. Ładnie. A to nic. Zablokował tutaj, odparł. A jak jest w formie niedźwiedzia, to nie może używać ataków dystansowych, tak? Okej. Okay. Ja no tam Jośka wyleczy, nie? No Jośka wyleczy. Chybiony. Ojejku, co ja zrobiłem? Tak to jest właśnie, śpiący już jest. Powinienem strzelić przecież. Okej. No, no piorą go trochę. Ale to nic. Jośka będzie leczył, spokojnie. Kontra, uniknięte. Ona ładnie odnawia tę energię sobie jednak.
Why do you even bother? Zatruli go tam. Uniknięty. Chybił. Całe szczęście. Kontra. Dobra. Porobione. Niewiele brakuje do levelu. Tu. Fajnie by było coś z tym zrobić, nie? Dobra, przejdźmy się. Jak tam z tym skarbem? Gdzieś tu będzie? 18 metrów. 18... 15, kurde. Może? Może znajdziemy. A właśnie, tam jeszcze tę skrzynkę mamy przecież do badania. Jakieś butelki. O! Drewno, no przecież. Bardzo dobrze. No, może, nie, 12, 15, nie, dobra. Okej. Czy tam jest szczur? O! Mamy. Sekret. Jest level. Niewiele Sebastianowi brakuje do poziomu. Dobra, dajmy mu ten level. Co my mieliśmy tutaj brać teraz? Tu chciałem dojść do tego. No to dajmy mu wigor. Jeszcze. Nie wiem, no dam mu tę mądrość. Chociaż nie. Tak tej odporności fizycznej jakbyśmy dobili tak do 30% najpierw może. Niewiele brakuje jej. A, jest symbol tego młota. Będziemy tutaj coś reperować. 35 metrów, no to żebym się oddalił. Chociaż może gdzieś... Ja tu idę. Szczurzy ogon. A nie, to nie ogon, to był miecz. Dobra, myślałem, że to szczurzy ogon. Dobra, Sebastian pewnie zdobędzie poziom teraz, nawet na pewno, więc jakoś specjalnie się o niego nie martwię. O nią też nie. Fajnie, żeby Paulina sobie odnowiła energię. To jest cel tej walki. Czyli tu możemy ostro strzelać. Z tego ogniowego walnę. Okej. Auć. Ona też niedługo zdobędzie poziom. Świder. Uniki działają. 14. To jest 9. Paulinie wolałbym jednak odnowić energię. Bo za szybko poziomu nie zdobędzie. Tutaj... Może sprawdzimy, jak to działa? Jaką w ogóle ma animację? Uwaga, korzystam z tego. Ten przestraszony, ta? Okej. Okay. Będzie mniejsze obrażenia niby zadawał. No takie tam. Okej, okay. Musiałem to zobaczyć. Skupiamy się na tym, skoro tamten przestraszony. Ładnie. Sebastian będzie miał poziom. No fajnie, żeby... O, to Jośka go podleczy, tak?
Okej. Sebastian coś czuje, że straci przytomność tutaj, a później dostanie level, nie? No tak pewnie będzie. Chyba, że dam leczenie, chociaż nie zdążę już. Nie. Chociaż... Dobra, dam to leczenie. Może zaszczędzimy trochę energii dla Jośki jednak. Bo zanim Paulina zdobędzie poziom i Jośka też wtedy zdobędzie, to jeszcze jednak trochę to będzie trwało. Tu bym odnowił. Okej. No dobra, wyszło jak wyszło. W takim wypadku Sebastian full odnowionet. Kela prawie ma level. O, i tu jest skrzynka, weźmy ją od razu. Szamerowane skórzane rękawice oraz złoto. Już sprawdzam. Co to za ręka... O, odbicie obrażeń jest ładne. Jest ładne odbicie obrażeń. Ja bym to chyba mu dał. Odporność fizyczna troszeczkę rośnie. Zamiast tego wigoru, no jakby brał te prowokacje, to będzie odbijał obrażenia jeszcze lepiej. Jeszcze te kontrataki będziemy mu brali, jak będzie okazja. Dobra, niech on to ma. A ta rękawica chyba dla nikogo tutaj za dobra nie będzie. No tu niby, tak mówią, żeby wzrosła defensywa. Inicjatywę by stracił, tak? Chyba niech będzie tak, jak jest. Ten wigor, tę rękawiczkę damy tam komuś przy obozowisku. Dobra, Sebastian, jak tam z nim? Będziemy chcieli tutaj dotrzeć? Chyba tak, więc dajmy tutaj wzwinność. A jeżeli chodzi o staty, już tam mieli problemy z trafieniem delikatne. Znaczy jeszcze... Może jak zaczniemy nowy epizod, to jakoś pomyślę już o przekroczeniu kolejnego progu. Z 65 porobimy im 75. Defensywa im wtedy spadnie, no ale... No trafiać muszą, nie? Na razie jeszcze niech będzie to 65. Może te szczury takie wyjątkowe są po prostu? One te uniki mają w ogóle, może ciężko w nie trafić tak ogólnie. Wszystko w witalność. 111. Odporność na ogień ma ładną, 20%. No dobra. A co tu mamy? A, musimy ten klucz w ogóle wykorzystać. A jak tam z tym kopaniem? 28 metrów. Czyli tutaj była skrzynka. Reperujemy to od razu? Chyba mogę. Tam jest szczur w ogóle, no fajnie by było mu na plecy wejść. O. W każdej chwili się może odwrócić, nie? O, dobra, idziemy za nim. O, sekret się odkrył. I Kela zdobyła level teraz. Kurde, przed atakiem jeszcze... O kurde, sami szamani. Przed atakiem jeszcze mogłem jej dać poziom, no ale dobra. No to ładnie tutaj to wyszło. Są ładnie zregenerowani. Jośka podleczy. Fajnie, żebyśmy za dużo energii nie stracili. Ale świderki tu... Nie no, tutaj trzeba to szybko zabić. To trzeba szybko zabić po prostu. Bo będą stawiać, bo będą przywoływać na wolne sloty jakichś tam wojowników dziwacznych. Z unikami pewnie. Więc tu musimy pojechać. Dlatego...
Nawet ten piorunujący strzał bym tutaj dał. Ogłuszyło dwóch, no nie jest źle. Jeszcze raz. Ci ogłuszeni padli. No i tu by się przydała teraz obszarówka, nie? Jak tu by się przydała obszarówka. I by było pozamiatane. A czekajcie. To nie jest obszarówka, nie? Oni nie są odporni na truciznę, ci szamani. Kurde, jakby tu mieć jakąś cokolwiek. Może mam tu jakąś obszarówkę, ale no nie, no to były te szczęki. Tu było to wyzwanie, oni tak obszarówkami będą nawalać albo przyzywać. No nie, no muszę zabić jakiegoś, po prostu zabić. Nie, szansa na trafienie 100% tu jest tych szamanów. No dobra, no trudno, no to przyzwą i będą nas klepać jeszcze tu wszyscy, no. O, jeszcze uniknął, świetnie. No właśnie. Chybiony. Zablokowany. No to, to taka lika. Mają teraz wiele ataków takich pod rząd. Dobra, energii tutaj nie będę na pewno ładował, bo nam jeszcze więcej tych statusów nałożą przez ten czas. Dlatego... Dlatego... Pojedźmy tego. Znaczy no, Paulina może odnowić sobie. Znaczy nie Paulina, Paulina i... I ona, znaczy ona to nie musi za bardzo. Tylko żeby później on nie spudłował. Ale zaryzykuje. Zaryzykuje. Tylko że jeszcze te trucizny ich piorą, ale to Jośka. No, tylko mi nie spuduj. No dobrze. Okej. Co to w ogóle tu jest? Nie, dobra, pomalutku. Pomalutku, weźmiemy jej zaraz level. Stanę tutaj na wejściu, tak jak naprawialiśmy ten most. Zaczynamy od poziomu. Dla Kelly. Też wziąć jej ten perfekcyjny cios? Tak jak Paulina ma? Czy odporności jakieś? Odporności jej wezmę może. Albo staty. Sam nie wiem. Nie, wezmę jej odporności. Naprawdę fajnie to u niej wygląda. Z tymi odpornościami. No, patrzcie. 25, 25, 25, 43. Super. Ma 168. No dajmy jej do wigoru. Tu prawie 30 odporności fizycznej. Super to u niej wygląda. Jak tam? O, tam jakby coś jest, widzicie? Zaraz tam podejdę. Może to tylko takie przebarwienie dziwne, ale... Nie! Tu jest przycisk. Drzwi się otworzyły. Gdzie? Tu tę skrzynkę musimy wziąć w końcu. To nie mieliśmy. Tutaj mamy zamknięte, ale tam dźwignia była. Tu mnie nie było. Tu było tylko przejście. Może tam dalej coś się otworzyło. Idziemy. I jeszcze szybciej się zamknęły. To kolejna rzecz z serii zamkowych dziwactw hrabiego. Dobra, uwaga. Jakieś szczury tu mogą też chodzić.
malowidła. Bafu? Hrabia zdecydowanie nie krył swojej sympatii do smoków. Bardzo interesujące, tym bardziej, że smoki mają swoje ukryte sekrety. O, sekrety. Rozglądajcie się. O, i coś się zmieniło, widzieliście? Miałem takie wrażenie, że mignął ten smok. O, jest sekret. Nigdy nie damy rady. Zamykają się zbyt szybko. Może nie na chwilę obecną, ale musi być jakiś sposób. A to tu się otworzyły. Dobra, spróbuję tu przybiec. Coś tu miga, jak się podchodzi. A nie, teraz nie. Tu może wszystkie da radę otworzyć. Ej, teraz tu nie można wejść. Nie, nie, czekajcie, to są jakieś... Jak ja tu szedłem? Tędy, nie? Może po tych wężach tu trzeba jakoś iść. Ta, teraz można. Chwila. A teraz nie. Albo zszedłem z ogona, widzicie? Chwila, ja to odpalę. Ale faktycznie daleko to jest. Czyli musimy tędy iść, tak? Janus, się zamykają przed samym nosem. No nie da się szybciej chyba tutaj dojść. Gdyby iść na skróty tędy, no to wtedy tak. A czekajcie, sprawdzimy, czy to się otwiera wtedy. Jak idziemy tędy... Nie, trzeba iść naokoło. Jakoś po tym wężu, tak? Jak to się tu idzie w ogóle? Czyli zaczyna się od tego węża. On się tu ciągnie tędy. Tędy. I kończy tu, no. Jakoś tak. Pytanie, czekajcie, czy są jakieś inne węże? A jakbyśmy chcieli do tego dojść, to po tym wężu... A, widzicie, tu jest inny. Chwilka. Ja to muszę sprawdzić. Więc jakbyśmy przeszli przez środek... I teraz tu... Tak! Jest sekret! Sekret! I to sekret, taki sekret. Doskonały łuk kompozytowy. Chwila, zanim sprawdzę łuk, to sprawdźmy jeszcze te środkowe. Tu jest wąż, idzie stąd. Aha, to tędy trzeba iść, momencik. Aaa. Czyli tu... Tak! I sekret. Aha, strój najemnika to mieliśmy akurat. Czyli dwa sekrety plus trzeci, ale to nie zdążę tam dobiec. Momencik. Tak, to jest taka sama zbroja, chyba że ktoś by ją chciał. Paulina, bonus do ataku? Za zwinność, tak? Bonus do ataku, jakieś krytyki, coś, ja wiem. Szału nie ma. Nie, chyba nie. Ile ona w ogóle ma krytyków? 25, 48. Ale chwila, bo tu jeszcze coś było, nie? Ten łuk. Pokażcie mi łuk. O, nowy łuk chyba będzie dla niego. Lżejszy i mocniejszy od standardowego łuku kompozytowego. Zjawiskowy pod każdym względem. Lepsze obrażenia bazowe, lepsze krytyki, celność taka sama. Obrażenia krytyczne lepsze, nie ma przybicia zbroi. Ale jest lepszy ogólnie, bierzemy. To jest nowy łuk. Ten stary to pewnie wymaga absurdalnej zwinności, 35. Może nie absurdalnej, ale... Ale nie będziemy. Bo wiecie, jakby ktoś z nich dostał, to by mieli to przebicie zbroi, obrażenia krytyczne, krytyki 3%. Ale trzeba by tu zainwestować w zwinność. Kto tu ma najwięcej zwinności? Tu jest 5, 10, 10.
No dużo by trzeba było. A coś tam mówili, że jeszcze nie mogą, nie? Do tych drzwi zdążyć, więc może w przyszłości, no szybciej nie dobiegnę. Chwila, kopanie. 48 metrów, gdzie to jest? 46, 43. Już tam gdzieś. Otworzę drzwi. Okej, jest jakieś nowe miejsce. Widzieliście tego szczura? Jest tu. Mamy zasadzka. Okej. Dwóch szamanów. Król szamanów. Dobra, pójdziemy do leczenia na Jośki. Znaczy na leczenie do Jośki. Więc po prostu na spokojnie, bez pośpiechu, najpierw tego. Uniknął, to nic. Tu full energia. Mogę zrobić prowokację. Tutaj zróbmy świder. Jednak. Ładnie wyszedł. Nawet bardzo ładnie. Okej. Dobra, klepnijmy tutaj i mam nadzieję, że drugi świder dobije szamanów. Wcześniej będziemy jeszcze mogli strzelić. No to nie będziemy mogli strzelić, dobra. Oj, będą chłopaki mieli tam dużo do leczenia. Biją sobie szkieleta, bardzo dobrze, świder. Kurde, hebił. Będzie przywołanie. O! Wyszło ogłuszenie. Dobra, trzeba go szybko unieszkodliwić. Kiedy mu ta prowokacja schodzi? Jest tu. Aha, za naturę, dobra. Gdzie jest szkielet? Jeszcze ma prowokację, dobra. Weźmy to. No, nawet nieźle też wyszło. Ile tych statusów tutaj w ogóle? Okej. Szkielet stracił prowokację. Dobra, trzeba dobić tego szamana jak najszybciej. Dajmy leczenie. Uniknął. O, Sebastian to chyba trafi, nie? Trafił, dobra. No to mamy kontrolę, oni się tutaj leczą, mimo że są zatruci. Zregenerowała sobie energię. Następnym razem będzie musiała tym shieldem. Pamiętajmy o tym. Ło! 43 wybombiła. Ostro.
Sebastian tutaj załatwił. Szkielet prowokację załączył, więc regenerujemy. Przecież. Okej. Okay. Porobione. Bambosze. No to jest stanowczo złe... złe przypisanie do przedmiotu. Mała runa. To jakaś kosztowność będzie? Te bambosze to miał Campo na starcie, czyli ten kapelusz taki. No. Co to było? Mała runa, kosztowność, dobra. Teraz spokojnie, bo przybiegłem tutaj za tym... O! Tu może skarb, co? O, taka ziemia. Tak, tu pewnie będzie. Zero, jest, mamy ten skarb w końcu. Po tylu poszukiwaniach. Łuk kompozytowy, hej, not, tasa. Zobaczmy łuk kompozytowy, czy będzie lepszy? Nie, gorszy. To połączenie rogu, drewna i ścięgna umożliwia strzał z dystansu o wiele bardziej potężny niż z drewnianego łuku tej samej długości. I więcej kosztowności. No dobra, mamy. Uwaga, kopię jeszcze. Wszystkie skrzynie zostały znalezione w tym epizodzie. Ekstra. I o to chodziło. Palenisko. Tutaj? Dobra, kliknę w to. Bo to jest palenisko. 2 na 2. Klucze wszystkie. Właśnie, musimy do tej skrzynki w końcu iść, bo zapomnę. 11 na 15 sekretów. Kasa tam jest z przodu. Tutaj coś. Oj, tam chyba jeszcze nie idę. Mam takie wrażenie. Idziemy po tę skrzynkę. Ale tam... To może ten żywioł, co tam o nim było mówione. Wiecie, to może bossak to wy jest. To byśmy jeszcze z nim zawalczyli chyba w tym odcinku, co? Czy nie? Czy w następnym? Zaraz, gdzie ja tu idę? Ten... Gdzie tu się szło? Tu. A ja tu dobrze idę? Dobrze idę. Tutaj te fireballe strzelały. Zobaczmy skrzynkę. Fajnie by się było podleczyć, ale to już przy tamtym ognisku. Powszechna księga zaklęć. Energia 12%, ładnie. Dobra, to się ogarniemy przy tamtym ognisku już. Stanowczo. Odpoczywać nie będziemy chyba, co? Chociaż nie mamy mikstur z wyjątkiem tych energetycznych. Weźmy tak. Weźmy Mezeja. Może nie, może najpierw Jośkę. Damy mu te lepsze sprzęty. Pod energię. Jakieś nakrycie głowy jest do statystyk? Nie ma. To ma niezłe, to daje 7 do statystyki, to tylko 3, to 5, to nie daje nic. Rękawiczka jakaś, dobra, tutaj jest statystyka. To nie dawało statystyki, ta książka 5 do energii, tu jest 12%.
Patrzcie, on ma 186 energii już. Tutaj nie, butów nie ma. Teraz weźmy Mezeja jeszcze. Mamy coś dla niego? Na krycie głowy sprawdzaliśmy. Nie, tutaj miał tę szóstkę, tak? Tu jest trójka, tu piątka. Nie, tu to... Aha, tutaj, zwinność możemy mu dać. Księgę możemy mu dać, energia 5%, ma 151 energii. Różdżkę ma. No dobra, to Mezej podleczy tutaj, nie? Tym. G. Okej, no teraz Jośkę, Paulinę. No ładnie. No ja myślę, że naszego dzielnego druida nie trzeba tutaj leczyć. To co, idziemy na tego żywiołaka jeszcze w tym odcinku? Tylko zaraz może Jośkę weźmy, zamieńmy. Jak to wygląda? Poziomu tutaj nikt nie zdobędzie. Raczej. Staty 65, 65, 65, 65, 93 inicjatywy on już ma. Sebastian. Nie wiem, no chyba idziemy, co? No bo coś tu jeszcze miałem zrobić? Weźcie tu, zobaczcie. Skrzynki otworzyliśmy wszystkie, jeżeli chodzi o klucze. Ogniska znalezione. Zrobiliśmy te wyzwania, te testy, czy jak to się tam nazywa. Żadnych drzwi nieotwartych tutaj nie widzę. Skrzynki wykopaliśmy wszystkie, bo był komunikat, że już więcej nie ma. Tutaj nie ma obszaru, nie wiem dlaczego. Może się jakiś kiedyś ujawni. Mapa 84%. To mnie właśnie niepokoi. Tu niby jeszcze jest spory obszar chyba, co? Więc coś się tu poodkrywa. Dobra, chodźmy tutaj. Mogę niby Paulinie energię jeszcze odnowić miksturką, ale ja wiem. Idziemy. Czy to możliwe? Święte sanktuarium Balvanios. A w środku starożytny żywioł. A. Opiekunowie tego sanktuarium umieścili tutaj starożytny żywioł, by obronić to miejsce przed każdym, kto ośmieli się tu wkroczyć. Z ludźmi naszego pokroju włącznie. Tak. No to będzie jazda pewnie. Jakieś symbole są na ziemi, widzę. Lawa. Może ta lawa będzie go leczyć. Ale to on jest bardziej taki, ja wiem, żywioł, taki truciznę przypomina, a nie coś elementarnego. Okej, wywalił obszarówkę na starcie. Starożytny pierwiastek, 389 zdrowia, boss, zmienia rodzaje niewrażliwości. Aha, zmienia rodzaje niewrażliwości. Znaczy co, jak jest zielony, to ma odporność na trucizny pewnie, tak? Czym najlepiej bić trucizny? Nie, dobra, zobaczmy jak to w ogóle będzie szło, jakby co my tutaj mamy, kombo wyższego świata. Ładujemy pentagramik, słońce, powietrze. Zobaczmy, jakie mu zadajemy obrażenia w ogóle. Takie fizyczne. A, on stoi na pierwszej linii, tak? No, to w sumie dla nas dobrze chyba. No, nie za wiele. Odporny jest. W takim razie... No dobra, spokojnie. Przyzwijmy sobie prowokatora. Zobaczymy, co tu się będzie działo, bo nie wiem, czego się spodziewać. Czy on coś będzie przyzywał, czy co?
Prowokatora zawsze można dać. Ten szkielecik sobie coś tam będzie smerał go. Szansa na zabicie to chyba na bossa nie zadziała, nie? Nie wiem, dajmy obronę. Niech to się ładuje tutaj. Zimno na trucizny? Może ogień na trucizny tak bardziej, że tam, chociaż ja wiem. Co na trucizny jest dobre? Też może zimno się tak z wodą kojarzy, że zmywa, ale nie, no zimno to na ogień. Powietrze jakieś by było dobrze, że rozwiewa opary trucizny, coś tak się kojarzy, nie? Może się wgryźć w niego, co? Ej, gdzie to było to? 36. Wgryzę mu się w krocze. Co wy na to? Co to było? Aha, ta trucizna. Wgryzę mu się w krocze. Zobaczymy, co on na to. Nie to! Kurde, no! No ale w sumie... Nie, no to było... Ajeja. To żem zrobił. No ale dobra, nic się strasznego nie stało. Jeszcze tak myślałem o czymś. Aha, się w ogóle zmienił. Dobra, tu chyba... Tu chyba zimno. Rzucę w niego tym, zobaczymy. 18, no szału nie ma. Ale zaraz, tam coś... To była ta miksturka, która ma go bić niby przez cały czas? A nie, to jest to, co inicjatywę zmniejsza. A nie, to było coś innego. To było, że bije przez cały czas od mrozu, pamiętacie? Aż do śmierci. Wiedziałem, że coś takiego gdzieś mieliśmy. Aha, ktoś tam w komentarzach zasugerował, że to ten szkielet może narzucać tego debuffa, że niby zmniejsza szanse na trafienie. Może tak być. Dajmy jakieś leczenie tu może, co? Dobra, zimnem spróbujmy. Co ja tutaj dałem? Co to w ogóle było? Aha, bo to jest... No jajku. No to takie zupełnie... Znaczy no przestraszenie to chyba na niego nie działa, co? Nie. No to tak sobie zużyłem tutaj energię. Na szczęście nie aż tak dużo. To wgryzę mu się w krocze i później walnę z zimna. Zobaczymy, czy to tak działa. Chyba, że zmieni żywioł, ale chyba tak szybko nie zmieni, co? Dobra. Nie wiem, tutaj... Nie mamy zimna. Mogłem wziąć tę strzałę zimna, ale kto to wiedział? Szkielet go smarnął za jeden. To co, próbujemy tym zimnem? Uwaga. Szansa na trafienie 100%. 13. No szału nie ma, no. No tam go bije tymi zwykłymi też. No 4. Ja tam się tam napaliłem pod to zimno, tam się wkroczę, wgryzłem i w ogóle, a wielkiej różnicy nie ma. Ogólnie bardzo odporny jest, ale też za wiele nie robi, przynajmniej na razie. No zobaczymy za chwilę. Energię sobie odnowię. Po prostu go bijemy. Trucizna. No co na truciznę? Ogień na zimno, nie? Może błyskawica, ale to... Pff. Może błyskawice zrobili na truciznę. Dobra, klepiemy go normalnie. Obszarówka jakaś, to tam nic. Taka obszarówka to sobie może. Za 7. Ładnie.
Co to było? Nie wiem, co to zrobiło, ale chyba nic strasznego. Szkielet ma prowokację, czekamy na leczenie. No, nic nie robi ten boss na razie. Więc ja też nic specjalnego z tej naszej taktyki nie będę zmieniał. Bo po co? Klepiemy go. Może od połowy życia się zmieni w jakieś nie wiadomo coś na przykład. 10. Wybombił mu ze zwykłego ataku. Znaczy tam jeszcze mamy u niektórych te przebicia pancerza, to tak swoją drogą, nie? Szkielet chybił. Oho, zmienia się. Aha, znowu ogień, czyli zimnym, tak? Będziemy prać. No mogłem wziąć te strzały zimne, no. Ach, dobra. Leczenie damy? Damy, nie? Niech się leczą. On nic nie robi. Dobra, wgryzę mu się najpierw, wkroczę, może... chociaż nie, tam szkoda mi tej energii. I tak to wiele nie zrobiło różnicy, jeżeli chodzi o to zimno potem. Walnę mu z tego. Za 9. Obszarówka, leczą się cały czas. No strzela jakimś takim promieniem, ale to ma strasznie małe obrażenia. To takie, nie wiem, po co on to robi. Może ma szansę ten promień na instant killa na przykład, no to wtedy ta. To by nie było zbyt sympatyczne. Za 7. O, szkielet nawet trafił. No zaraz będzie połowa zdrowia, zobaczymy, czy on coś zrobi tutaj. Co to było? O, mogę tym rzucić w sumie w niego. Ale ja wiem po co, jak dobrze idzie, nie? Klepiemy go dalej. 2. Okej. Okay. O, zimno! To ogniem! To ogniem! Dobra, próbujemy. Wow, szkoda, że podwójnego ataku nie wygenerował. No ale tutaj już ładnie walnął. Jeszcze obrażenia rozłożone w czasie. To mi się podoba. To mi się podoba. Kopnął ją. Na razie to ja się tutaj leczę, odnawiam energię sobie na tym bosie, jakoś tak nie wiem. Jest znowu zielony. Taki niby trujący. No nie no, już jest za połową, on tutaj nic nie robi. Paulinie by się przydało na maksa energię zregenerować, bo ona miała taką pasywkę, że jak ma maksa energii, to zadaje 15% więcej obrażeń, nie? Weźmy jej, dajmy to. I ona teraz będzie go mocniej biła, nawet z tych fizycznych. Znowu tym promyczkiem sobie coś uderzył. Szkielet się trzyma cały czas, już tak niewiele mu zostało tego zdrowia, ale się trzyma. Leczenie dajmy. No i Paulina teraz niby... A nie, jeszcze nie ma bonusu, jeszcze jej trochę brakuje, kurde, tej energii. Mało wylosowało. A może on wysysa energię tym promieniem też? Nie wiem, co on tam robi.
Zimno. Dobra, mamy jakiś ogień teraz? Odnowił się? Odnowił się, dobra. Bombimy z ognia. Dwa razy, proszę. Raz. Dwa. Weszło. To teraz się będzie fajczył. Jak to tu wygląda? 7 na turę, 14 na turę przez 4 tury. Masakra, fajnie. No, taki boss, no. No, ale jednak te odporności tam działają, tylko 12 dostał. Dwie szóstki. O, ogień. No to zimnem go, nie? Zregenerowała sobie energię na maksa. No dobra, odnowię sobie. I teraz chyba będzie miała to 15% więcej. Tu jedziemy z tym. No, zablokował tam coś. Lipa. Tyle czekania. No i teraz... A nie, to nie tu. Pauliną chcę przetestować te 15% więcej niby. Uwaga, bum, za 7 krytyk. No okej. Ogniowa strzała? A nie no, szkoda mi energii. Dobijemy go już normalnie. Strasznie słaby ten boss. To jest chyba najsłabszy boss, z jakim mieliśmy na razie do czynienia. Chociaż on nic tu nie robi. Co to w ogóle ma być? Może jeszcze energię jakoś bym... O, tutaj. Troszkę. Mogę podleczyć. Żeby Jośka nie musiał, ale ja wiem. Nie no, bez przesady. Już skończmy może z nim. Nie chcę go ośmieszać tu jeszcze bardziej. Popsuł się. Kiście nie zostawił. Potężne, aczkolwiek nieprecyzyjne, zadaje srogie obrażenia przeciwnikom, jednocześnie może lekko poranić przyjaciół wokół, a nawet samego siebie. Przebicie zbroi, szansa na ogłuszenie 7%. Obrażenia krytyczne, małe obrażenia, no ale może, zobaczymy zaraz. Zwycięstwo. To dopiero praca zespołowa. Wszyscy świetnie się spisali. Dało się wyczuć nastawienie defensywne, a nie agresywne. Ciekawe, czego broniło. Przyjrzyjmy się bliżej tym ścianom. Pamiętacie niespodziankę, o której wcześniej wspominałem? A ja może to nie był główny boss? Nie, słuchajcie, co by tu nie było, ja już tutaj zakończę odcinek. Obadamy sobie to pomieszczenie w następnym odcinku. Bo już długo nagrywam, a jutro wcześnie wstaję. Mamy tutaj akurat blisko ognisko, więc... Więc... Też trochę mnie korci, no ale... Tamto to chyba nie chcemy spadać, co? O, jakieś tutaj coś... Płytki ruszają się. Obrazy ewidentnie nawiązują do czegoś innego. Jakaś zagadka. Nie, dobra. Zakończymy tutaj sobie. Ja tylko jeszcze obadamy sobie. Ale znaczy, albo to był boss aktowy, albo coś jeszcze wyjdzie. Trudno mi powiedzieć. No bo ten był jakiś strasznie słaby. Weźmy tutaj, dajmy jeszcze tylko na chwilkę, jakby jeszcze miał być jakiś boss. Dajmy tutaj na chwilkę Mezeja. Niech on ich podleczy może. Ale mamy patent na leczenie, co? Zobaczmy sobie tutaj, co wpadło. Ten kiścień, to teraz ona używa dwóch broni. Tutaj jest malutki spadek obrażeń, za to dochodzą te efekty takie dodatkowe. Pewnie za to stanowanie. Ja jej to chyba dam. Krytyki spadają.
celność delikatnie spada, obrażenia spadają, ale jest przebicie zbroi, obrażenia krytyczne, szansa na stanowanie. Takie bardziej kontrolne, co? To stanowanie. Dam jej to. Niech ma. Podoba mi się ten kiścień. Młot jest potężny, kiścień jest w porządku. Ona ma ten dwuręczny miecz, on ma topór. Wiecie co, to takie trochę średnie mi się zaczyna wydawać. To bardzo sytuacyjne, ale może być dobre. Z tym straszeniem, zdejmowaniem mocy, więc to bym na pewno zostawił. Z tego może zrezygnuję ptasiora. To by trzeba było przetestować. Jeszcze to przemyślę. Chociaż to jest tylko na pierwszą linię, też tak... Niby tam zadaje kil... Ciekawe, ile on tych ciosów zadaje. To na pewno trzeba będzie przetestować. Może od razu to wezmę. Czyli byśmy zostali przy tym, zostali przy tym, zostali przy tym. Zamiana w wilka nie. To bym zostawił. Będziemy szczęką za krocze chwytać wrogów. To jest bardzo dobre. To i to do statystyk. Zamiana w niedźwiedzia. To wigor, siła. I weźmy to dla testów. Później co jest? Bonusy do obrażeń tutaj są. Fajna sekcja nawet, nie? Fajna sekcja. Tu może wezmę trochę tych punktów. Zwinność, mądrość. To mi się podoba. Okej. Może jeszcze coś sprzedamy. Poczytamy. Jest coś, czego nie rozumiem, a dotyczy to wielkiego potwora energetycznego, z którym zmierzyliśmy się przed przekroczeniem portalu prowadzącego do Drzewa Świata. Dlaczego określa się go jako starożytny żywioł? Jeśli stworzyły go oburzone wróżki po tym, jak Balvanios został wzniesiony, to jego nazwa powinna brzmieć bardziej w stylu dość świeży żywioł. W każdym razie ostatnio nabrałem szacunku dla wróżek. Wydają się niczym małe, nieszkodliwe stworzonka, które nie sprawiają zbyt dużych kłopotów, gdy spotyka się je w terenie. Jednakże, gdy połączą swoje siły, a robią to, jeśli poczują się zdradzone, są w stanie przywołać niewyobrażalne monstrum, zdolne zadawać potężne obrażenia. Właściwie to czuję pewien rodzaj empatii dla wielu wybryków natury, które stanęły na naszej drodze. Leśny gigant tylko strzegł swojej łopaty, a pajęczyca była z pewnością troskliwą matką. Ale to? Nie ma w nim żadnej duszy. To tylko połączenie naturalnych żywiołów, których mieszanka stanowi śmiercionośną siłę. Próżno szukać w nim choćby odrobiny życia, którego nas omal nie pozbawił. No to zbyt wielkie słowo, chyba że omal nas życia nie pozbawił. To znaczy stwierdzenie. Nagle przestałeś czuć cudowny smoruterator. Strażnik. Okazuje się, że droga na skróty do Drzewa Świata przebiega przez środek tego zamku. Musisz ją odnaleźć. Spoko, spoko się wszystko zrobi. To co, to nie muszę tu już nic leczyć. Zobaczmy jeszcze te przedmioty. Znaczy mogę od razu, czy tu było coś jeszcze ze statystykami takiego, co moglibyśmy im dać? To nie. Łuk nie. To nie, to nie. Biżuterię mają lepszą. O, klucz do skrzyni w ogóle mamy. Aha, to my... Nie, zaraz, mamy jeszcze jeden klucz do skrzyni? To jeszcze jakiejś skrzyni nie znalazłem gdzieś. To może tu będzie. Mam nadzieję, że nie pominąłem gdzieś. No w sumie jeszcze cztery sekrety gdzieś tu były, albo jakiś będzie może. Sprzedajmy jeszcze coś. To wszystko możemy sprzedać, bo to są błyskotki. Za 336 niewiele, ale zawsze. No, to się raczej już nie przyda. To też nie sądzę. To też nie sądzę.
To na pewno już nie, to nie. Miecz bojowy, nope. Łuk mamy super. Wymagana zwinność jeszcze patrzę, ale nope. Dobra, 21 800 mamy. Drewna tylko 16. Więc to z tym drewnem coś trzeba jeszcze będzie zrobić, ale nie możemy go chyba kupić więcej, nie? Nope. No dobra, słuchajcie, tutaj kończę odcinek. W następnym odcinku już pewnie wkroczymy do nowego rozdziału. Zobaczymy, co to tam się będzie działo, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.